Reset Obywatelski. No i jesteśmy. Piotr Szumlewicz, Czas na Związki. Witam Was bardzo serdecznie. Trochę jestem dzisiaj zaziębiony, ale, no ale można zdalnie nagrywać, więc nikogo nie zarażam. Nie będę postępował nieetycznie. Jest ze mną gość pierwszy, Tadeusz Szymańczak. Witaj, Tadeuszu. Witam Ciebie, witam wszystkich, którzy nas słuchają i oglądają. No, Tadeusza znam, bo aż sobie zapisałem i z nami znacie. Wy przede wszystkim, mianowicie widzieliśmy się tutaj w studiu 4 sierpnia 2021 roku. Dobra wiadomość dla Tadeusza jest taka, bo Tadeusz od właściwie lat, od samego początku zajmuje się centralnym portem komunikacyjnym, czy właśnie tym, co ma nim być, tym, co dzisiaj nim jest, hasłowo tymże projektem. Myślę, że będziemy współpracować, bo chciałem tutaj skorzystać z okazji podziękować Funduszowi Obywatelskiemu imienia Henryka Wójca, który zdecydowało się mnie wesprzeć, żebym właśnie się tą problematyką zajmował. Liczę tu bardzo mocno na Twoje wsparcie w tej sprawie, że będziemy po prostu wspólnie tą sprawę ciągnąć w najbliższych tygodniach i miesiącach. Więc chciałem jako taki wstęp też tego swojego projektu, ale też po prostu poinformować naszych widzów, co się tam dzieje, no bo ludzie to cały czas mają takie informacje, że ten CPK no to jakieś takie mocarstwowe sny Polski. Tak jest właściwie od wielu miesięcy, że ten CPK to będzie największe lotnisko w Europie Środkowo-Wschodniej i to nie tylko lotnisko, ale też różne koleje. Tam się pojawią, cały projekt. Dwa zdania jeszcze przedstawienia naszego dzisiejszego gościa. Tadeusz Szymańczak jest mieszkańcem tych okolic, które właśnie ma być objęta budowa lotniska, czyli okolice Baranowa. No i właśnie, rozmawialiśmy w sierpniu ubiegłego roku, co się zmieniło odnośnie CPK-u, co przyspieszyło, co zwolniło, a co stoi w miejscu. Dla naszego przeciętnego widza pewnie nie jest w ogóle jasne, czy tam się cokolwiek buduje. No właśnie, też czy się tam cokolwiek buduje. Czym właściwie jest tak naprawdę centralny port komunikacyjny? Czy są już jakieś wymierne skutki dla mieszkańców właśnie okolic Baranowa? Czy już wiadomo, jak to będzie wyglądać? Czy wiadomo, gdzie w ogóle to lotnisko będzie? Czy ono już jest może? Więc pytam trochę jako amator, bo ja trochę na ten temat wiem, ale nasi widzowie myślę, że się nie orientują. No, należałoby chyba zacząć od daty, którą przytoczyłeś, 4 sierpnia. To potoczyły się od tamtego czasu dużo ciekawych rzeczy. 19 sierpnia roku ubiegłego był pierwszy protest w Wiskitkach, na węźle Wiskitki, na autostradzie blokowaliśmy. Tam było około setki traktorów. Oczywiście wyrażaliśmy swoje niezadowolenie, ponieważ monolog władzy i chamstwo pana Horały przekracza wszelkie bariery praktycznie i on nie reaguje na nic, jest po prostu nieprzemakalny. Kolejny protest 24 sierpnia. Sochaczew, blokowany Sochaczew, ponad 100 traktorów, prowokacja policji. To się kończyło również oskarżeniami do sądu. Był oskarżony mój syn, moja żona, która została również uniewinniona. Ostatnio również miałem ja sprawę, też uniewinniony. Kolejne rzeczy bardzo ciekawe, zresztą to chcę powiedzieć 16 grudnia w Baranowie. Myśmy tam na bogato chcieli przyjąć pana Wilda, który przyjechał z taką, miał przyjechać z twórczą nowiną, dobrą nowiną dla rolników. Rolnicy się przygotowali, no ale pan Wild niestety nie przyjechał. Tam również myśmy musieli spełniać standardy, czyli odległość, ponieważ był COVID, więc myśmy podawali im te jajka, ale oni nie łapali tych jajek. Myśmy drogi nawóz przywieźli, tam ludzie później rozchwytywali ten nawóz, ale oni nie bardzo się na tym poznali. Chcę tu powiedzieć tak, że nasze wystąpienia niejednokrotnie może są uciążliwe dla niektórych mieszkańców, którzy się przemieszczają, którzy są w różnych miejscach, ale to nie jest protest przeciwko mieszkańcom. Przy tej okazji chcę powiedzieć, że wczoraj na wyjazdowej komisji, która powstała przy moim również współudziale, komisji w Sejmiku Mazowieckim, pierwsze wyjazdowe posiedzenie odbyło się w Kaskach na terenie Baranowa, o którym właśnie mówiłem. Otóż my chronimy nie tylko przyrody, ale również ludzi i dla mnie
strażaka, który w tym roku obchodzi 50. rocznicę swojego działania społecznego w OSP, jest to, żeby zauważony był problem. Jeśli pan Chorała cały czas tylko monologuje, to my chcemy mu przypomnieć, że są pewne obowiązki. Spełnianie podstawowych praw obywatelskich, które się należą każdemu obywatelowi. I wczoraj powiedziałem taką ciekawostką i z tobą i z osobami, które nas słuchają, oglądają, chcę powiedzieć tak, jako doświadczony rolnik mogę powiedzieć, że 1 hektar kukurydzy, gdzie jestem pasjonatem tej rośliny i ją promuję w Polsce z dobrym efektem, wytwarza, uwaga, 10 ton tlenu i absorbuje 23 tony dwutlenku węgla. Porozumienie paryskie mówi, że do 2030 roku w rolnictwie musimy zredukować CO2 o 55%. To nie koniec, że akurat tak się dzieje, ale 90% przeszło wiatrów zachodnich dmucha ten tlen na Warszawę, na południową Warszawę, więc to są również płuca dla Warszawy, które chronimy, bo to są najlepsze grunty na Mazowszu i jedne z najlepszych w Polsce. Jeśli zabetonujemy 8 tysięcy hektarów, bo ostatnio zwiększyli tą planowaną rezerwację, to nie dość, że nie będziemy produkować tego tlenu, to nie będziemy również absorbować dwutlenku węgla, a wręcz odwrotnie. Będziemy go w nadmiarze tu produkować i mieszkańcom Warszawy będziemy podsyłać tymi wiatrami zatrute właśnie nasze powietrze. Ja już nie wspomnę o zapleczu żywnościowym dla miasta Warszawy i dużych siedlisk miejskich. Tu się uprawia bardzo dużo warzyw, bardzo wczesnych ziemniaków. To my jeździmy na Bronisze, żeby bezpośrednio można sobie kupić taniej. Wiecie, jak jest z pośrednikami, że my jesteśmy tym ogniwem najsłabszym. Co się dzieje dalej? Otóż nasze działania są nakierowane również na wystąpienia na piśmie, bo to, że zorganizujemy protest, to jeszcze nie oznacza, że on zostanie zasygnalizowany, ale my wiele pism wysyłamy. Chcę powiedzieć, że do pana premiera wysłaliśmy 3 już raporty, bo wizytka 29 kwietnia miał być. Pan wicepremier Kowalczyk i minister rolnictwa, miała być prezes Agencji Rynku Rolnej, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i cała świta, miał być również pan Wild. W związku z tym taki raport przygotowałem na 16 stron, 15 stron uzasadnienia mówiącym o ochronie wody, powietrza, gleby, wszystkiego, czego się da, w tym również i człowieka. Mało tego, chcę powiedzieć tak, żebyśmy zrozumieli, że my rolnicy w tym terenie nie jesteśmy przeciwko rozwojowi polskiego lotnictwa, dróg, kolei, tylko to ma być na zasadach zupełnie innych, a nie próba grabieży pieniędzy i naszych nieruchomości. Bo co to oznacza? Wysiedlenie 750 gospodarstw, czyli odebranie dorobku kilku pokoleń na, i wpisanie to, uwaga, na spółkę CPK, a nie na Skarb Państwa. Czyli kilku cwaniaków będzie to, tym zarządzać, a później spółkę prawa handlowego przekształcą w spółkę akcyjną i stają się właścicielami. Jest to przekręt tysiąclecia, żebyśmy o tym pamiętali. Żebym jeszcze tylko to uporządkował, czyli w ramach tych obecnych planów CPK-u ma być około 750 domów, ludzie z tych 750 domów wywłaszczeni? No nie. To może przytoczę te cyfry, ponieważ no właśnie, ja znam je i spółka kłamie, jak mówi, że to jest tylko 500 domów czy ileś. To jest po prostu nieprawda. Funkcjonuje w obiegu, bo
Pan minister Horała i pan Wild mają pieniądze i mają programy sponsorowane, sponsorują samochody dla strażaków, place zabaw dla dzieci, no to jest związane chyba z budową lotniska. To jest korupcja. Myśmy zgłaszali to do NIK-u, ale chcę powiedzieć tak. 750 gospodarstw. W każdym gospodarstwie, ponieważ są to dwu, trzypokoleniowe gospodarstwa, mieszka w granicach od 4 do 7 ludzi. Więc jak pomnożymy to przez chociażby 4, to już nam wychodzi odpowiednia ilość ludzi, a to się nie kończy na 750 gospodarstw, bo to do tego dochodzi. 1250 nieruchomości, prawie 300 firm, gdzie ludzie stracą pracę, niektórych firm nie da się odbudować już, bo po prostu stracą rynek. W drugim miejscu, nawet gdyby chcieli postawić, to rynku nie będą mieli de facto. To będą 3 domy pomocy społecznej, to są obiekty sakralne, to są szkoły, to są jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym i moja jednostka do likwidacji. To jest 8 tysięcy najlepszych gruntów na Mazowszu i w kraju. 8 tysięcy ludzi według naszych szacunków na 3 gminach do wysiedlenia. Dołącza do nas gmina Jaktorów i w samej gminie Jaktorów, ponieważ tam będzie najwięcej odcinków nowych linii kolejowych, jest do zlikwidowania prawie 200 domów. W związku z tym znowu, jak policzymy sobie razy 4 średnio powiedzmy, to znowu wychodzą nam odpowiednie liczby. W korytarzach kolejowych jest do przejęcia, do zlikwidowania gruntów rolniczych na poziomie 20 tysięcy hektarów. To nie są jakieś ułamki i te linie kolejowe idą przez parki narodowe, przez rezerwaty, przez obiekty sakralne, przez nowe osiedla i tak dalej. W związku z tym ja chciałbym przede wszystkim kierować słowa do mieszkańców miast, żeby zrozumieli, że to jest bandycki przekręt tysiąclecia i my, tak jak powiedzieliśmy, gdyby ktoś przyszedł do nas i zaproponował ludzkie warunki, tak jak dzieje się to w Unii Europejskiej i w innych państwach, to ja chciałbym zapytać ciebie, Piotrze, może mi pomożesz rozwikłać, bo ja wczoraj pytałem radnych w sejmiku na tejże komisji, czym się różni spółka prawa handlowego CPK od innej spółki prawa handlowego, gdzie spółka CPK musi wykupić, podkreślam, musi wykupić, a ja muszę mu sprzedać po 5 zł za metr kwadratowy, a inna spółka prawa handlowego, nie będę wymieniał, żeby nie robić kryptoreklamy, na przykład grunty samorządów w Wiskitkach płaci po 200 zł i nikt nie pyta, na jakie cele oni to kupują. Więc te same podstawy prawne, a zupełnie inne podejście. Bo gdyby przyszli, to nie my poszliśmy do Warszawy prosić ich na kolanach, żeby nas stąd drugowali, wysiedlili. Jakie są skutki może teraz nie tego wszystkiego, tego bałaganu? Otóż są olbrzymie straty. Po pierwsze, finansowe, o zdrowotnych za chwilę powiem. Otóż po pierwsze nałożono rozporządzenie obszarowe, w których ja nie mogę sprzedać swoich gruntów, nie mogę kupić swoich gruntów, bo wszystko, co będzie się działo, to prawo pierwokupu i podejmowania decyzji ma spółka prawa handlowego CPK kilku cwaniaków. To po pierwsze. W związku z tym jestem takim nowoczesnym i rolnicy tu są nowoczesnymi Indianami, bo Indian też, jak pamiętamy z filmów, z historii, rugowali ze swoich terenów, napędzali ich do rezerwatów, natomiast nam jeszcze pozwalają chwilę chodzić po własnych gruntach, z tym, że nowoczesność polega na tym, że niewolnicy, czyli my, musimy płacić jeszcze podatki. Tym się różnimy od tamtych Indian. O zdrowiu. Otóż prześladowanie nas przez ABW, przez policję, przez spółkę, nękanie nas już 4 lata, ponad 4 lata, 4,5, to jest artykuł 190a, paragraf 1.
To jest artykuł 193, naruszanie naszych praw własności, miru domowego. To jest artykuł 23 kodeksu cywilnego. No ileż można wytrzymywać tą presję i nękanie nas, nachodzenie do domów? Teraz sobie wymyślili, bo nie mogą z tych 8 tysięcy hektarów, kupili w dobrowolnych wykupach tylko 12 hektarów, nie wiedzą co z nim zrobić. I teraz ogłaszają, że możesz wydzierżawić te grunty, czyli jak ci zabiorą, ograbią cię z tych gruntów, to swoje grunty będziesz mógł wydzierżawić, żeby później ewentualnie prowadzić dalej działalność rolniczą. To skandal jest praktycznie dla mnie. O zdrowiu. My praktycznie zaczynamy cierpieć tą presję. Ja mam dużo kontaktów z rolnikami, młodsi może tyle nie odczuwają, co ci starsi, gdzie mówi się, że stary grzew się nie przesadza, to ja na przykład też mam tą samą przypadłość, że budzę się o drugiej, przed trzecią, ja do rana nie mogę usnąć. Ja kiedyś nie wierzyłem, co to, jak ktoś mówił, że nie można spać, że coś tam się dzieje. Ja dzisiaj mam to samo, wstaję rano i jestem zmęczony. Wczoraj mówiłem, że proszę Sejmik o pomoc psychologów tu, bo dojdzie do jakichś nieszczęść. Albo będzie agresja, albo będzie, no nie wiem, samookaleczenie. Nie chciałbym krakać tego wszystkiego, ale problemy pojawiają się bardzo istotne i bardzo ważne. A słuchaj, że ci tylko przerwę, żeby jeden wątek zamknąć. Jak to jest z tymi stawkami właśnie, które płaci spółka CPK? Czy te 5 zł, o których wspominałeś, czy tu jest jakaś podstawa prawna, że rząd powołuje się na jakąś ustawę, którą przyjął, że te nieruchomości będą przejmowane, czy burzone właśnie i będą odszkodowania konkretnej wysokości? Czy tu jest jakaś ustawa przegłosowana, czy ona ma być przegłosowana, czy mieszkańcy wiedzą, na czym, że tak powiem, stoją? Czy to są jakieś negocjacje, czy raczej się coś narzuca? Negocjacji żadnych nie ma, dialogu żadnego nie ma, bo jest monolog, najlepiej to przez internet, ponieważ boją się przyjechać. Już pan Wild na przykład do Wiskitek zapowiadał, że przyjedzie, ale napisał do burmistrza i prezesa Izby Rolniczej, bo oni byli głównymi organizatorami spotkania, żeby zabezpieczyć panu Wildowi bezpieczeństwo. No, oni się tak dobrze czują, takie mają dobre propozycje, że aż się boją przyjechać do nas przedstawić te propozycje. Jeśli chodzi o stawki, te stawki, które są zamrożone już 3 lata, chcę powiedzieć, że to były stawki w obrocie między rolnikami, czyli 50 tysięcy złotych za hektar myśmy kupowali, sprzedawali między sobą, ale te stawki są zamrożone. Dzisiaj ta inflacja, ta sytuacja jest zupełnie inna i stawki w obrocie ziemią rolną, podkreślam, to jest między 10 a 15 tysięcy złotych. 10-15 złotych za metr kwadratowy. A pan Chorała w Baranowie w 2000 roku w lipcu powiedział, że on będzie kupował po 5 zł. Mało tego, ja szukam, bo dotarła do mnie taka informacja, może niech ludzie usłyszą, jak to fajnie jest oszukać kogoś. Otóż szukam tej osoby, gdzie wszędzie wpisują w aktach, w wszystkich dokumentach tajność i poufność, że nie mogę powiedzieć nawet w rodzinie, co ja ewentualnie podpisałem lub sprzedałem, czy też cokolwiek zrobiłem. To jest w moim przekonaniu niezgodne z prawem, ale to na zgodność czy niezgodność z prawem spółka w ogóle nie zwraca uwagi. I teraz tak, podobnież starsza pani dała się namówić, że sprzedała grunty i uwaga, sprzedała po 8 zł podobnież za metr kwadratowy. Czyli jak pan Chorała i Wild mówi, że Szymańczak na tych gminach kłamie, bo oni płacą nie 5 zł, a 8 zł, to napisali w tym akcie podobnież. Będę chciał dotrzeć, nie wiem czy mi się uda do tej osoby dotrzeć, że 4 zł teraz, a 4 zł po wybudowaniu lotniska. Czyli zamiast 5 zł, tak jak deklarował się,
to jeszcze złotówkę urwał, bo my nie wierzymy, że to lotnisko powstanie. No ale co nagrabił, to nagrabił. Więc takie są metody działania przy wywłaszczaniach. I patrz, każdy powinien, rozsądny obywatel, bez względu na kogo głosował, bo ja nie będę tu nikogo pytał, kto po której stronie politycznej, niepolitycznej, ja przy okazji powiem, że jestem bez przynależności politycznej, więc mogę rozmawiać praktycznie ze wszystkimi, tylko nie wszyscy chcą rozmawiać ze mną. Czy z nami? O, będzie lepiej. Tutaj kilka osób ci radzi, żeby wziąć widły w dłoń, między innymi Darek Bielecki, Annat i Monika Żelazik. Też witam Monikę. Brać widły i pogonić tych negocjatorów. Natomiast w tym to kontekście chciałem się spytać, jak wygląda podejście mieszkańców do tej sprawy właśnie? Czy to jest jakiś aktywny sprzeciw, czy właśnie część się jednak zgadza na te 5 czy 8 złotych? Jak obecnie? I może jeszcze jedno pytanie, które się narzuca, bo poczekaj, rozumiem, że oni... Może po kolei pytaniami, wolę bezpośrednio odpowiadać na pytania. Otóż wśród nas, szanowni państwo, jest wąska grupa ludzi, która ma spadek po rodzinie. Mieszka w Warszawie, w Łodzi, w innych miastach i oni wydzierżawiają te grunty, ma 3-4 hektary na przykład i jemu są zbędne te hektary, natomiast no, pojawia się możliwość zbycia, więc oni by chcieli może i te grunty sprzedać. I myśmy napisali taką odezwę do tych ludzi. Nie rób sobie krzywdy, a przy okazji nie rób krzywdy nam, bo pisaliśmy, że te grunty w tym naszym obszarze, grunty przemysłowo-usługowe są w obrocie z różnymi firmami od 200 nawet do 300 zł. W związku z tym, jak tobie dadzą 5 zł, to weźmiesz jakieś pieniądze, bo już masz mieszkanie, różne inne rzeczy. Mało tego, są tak zwani, uwaga, tak zwani opiekunowie terenu. Jak mnie, Piotrze, pytasz, co to oznacza, czy oni się z nami kontaktują, oni nie chcą już spotkań publicznych, bo wiedzą, jaki jest skutek tych spotkań publicznych. Mało tego, jeśli nawet próbują online, to w gminie, my mamy to na piśmie, że my zakazujemy nagrywania i upowszechniania tych nagrań, bo to może wyciec do mediów. No, takie są nawet zapisy i tych opiekunów terenu wysyłają do nas i oni tam mają, nie wiem, dwie osoby, całą wieś czy pół wsi, nie potrafię powiedzieć, przychodzą do nich, do osób starszych, które są bardziej łatwowierne, my apelujemy, że nie przyjmować oszustów pod swój dach, bo nie mają identyfikatorów, nie wiadomo, księdza dwa razy okradli, czy przychodzi to przedstawiciel spółki, przedstawia się, że jest opiekun i na sąsiedniej mojej wsi jest taka poprzeczna wieś, gdzie są 4 gospodarstwa, mam informacje z 3 tych gospodarstw. Jest film, wywiad z jednym z tych rolników, którzy właśnie tam mieszkają i on powiedział, że jak mu zaproponowali, weszli na jego nieruchomość, że oni są tu opiekunami tego terenu, to on powiedział, no ja tego nie mogę powiedzieć na antenie, nie powiem, ale umówmy się, że słowa nie były to przyjemne i proszę mi to stąd wyjść, wy i tam kropeczki. I tak zrobili 3 rolnicy, którzy tam mieszkają. Wiem, że część rolników w dobrej wierze chciałoby się coś dowiedzieć, ale jak taki dobroczyńca przychodzi i wyjmuje, żeby coś tam podpisać, to ja ciągle mówię, wyjmij komórkę, zrób zdjęcia, bo ci nie da tego dokumentu do ręki, wyjmij swoją kamerę i nagrywaj. I w tym momencie kończy się rozmowa i opuszczają ci opiekunowie terenu obszar. Czy brać widły, czy brać tego. Żona moja, która jechała na blokadę Sochaczewa 24 sierpnia, mój syn, który miał na traktorze nagłośnienie, miała 2 kosy skrzyżowane praktycznie. No i niestety na placu przed wyjazdem, przed blokadą, policja mówi, nie, no proszę, proszę te kosy zdjąć, bo kosy były na sztorc zrobione.
One oczywiście były przykręcone śrubami, były w sposób bezpieczny zrobione, ale nie może być nawet tego przekazu. Chcę powiedzieć tak, że o naruszaniu naszych praw myśmy dużo się nauczyli. Otóż jak nie mogli wchodzić na nasze nieruchomości, bo chcę powiedzieć, że ustawa o CPK z 10 maja 2018 roku nam się nie podobała i nie podoba, ale jest tam artykuł 30 ustęp 2, który mówi, że jeśli ktokolwiek chce wejść na cudzą nieruchomość, musi napisać do niego prośbę o wyrażenie zgody. A nikt do nas do tej pory, poza jedną z firm, która robiła tu różnego rodzaju badania inne, takich próśb nie pisał. Mało tego, to wpadli na pomysł, że zrobią to wszystko dronami. I można powiedzieć, że nad Baranowem, Teresinem, Wiskitkami już takie mini samoloty latają. Mało tego, helikopter latał z jakimś takim 50 metrów podobnie kręgiem miał i skanował nas tereny. Ludzie po prostu nie wytrzymywali, oni dzwonili do mnie, robili zdjęcia, filmy robili tego. No jak można się zachowywać w ten nieodpowiedzialny sposób? Ale dlaczego tak mówię, że naruszali te przepisy? Po pierwsze, kiedy zjawiali się tymi dronami, a my mając aplikację, wiedzieliśmy w którym miejscu i o której godzinie zrywają się te drony, to myśmy się zjawiali jako taka interwencja obywatelska, wyjmowaliśmy kamery, przedstawialiśmy się, bo wśród nas zawsze była osoba o charakterze publicznym, osoba prawna, i dzwoniliśmy na policję, i dzwoniliśmy do samorządu, żeby przyjechali, bo jest naruszane prawo. I zdarzyło nam się tak, że przyjechała policja na gminie Wiskitki, przyjechał burmistrz, zastępca burmistrza, bo akurat burmistrz nie miał czasu, mówi: wyślę tam swojego zastępcę, i przyjechał. A uwaga, z wykształcenia i zawodu jest geodetą. I kiedy firmy te, które wykonywały te zdjęcia, te prace geodezyjne, zgłosiły tylko do powiatów i nie było to wydawane, a mamy odpowiedzi na piśmie, że starostwa nie wydawały pozwolenia na wejścia na nasze nieruchomości. Z policji też mieliśmy, ze wszystkich trzech komend, że policja nie jest do interpretacji prawa ogólnego, a policjanci zachowali się w niektórych przypadkach jak sąd, że mówi: na podstawie zgłoszenia panowie mogą robić. Ale wracając do tego pana burmistrza, zastępcy burmistrza, zapytał się wprost tego młodego człowieka, który obsługiwał tego drona: czy pan ma uprawnienia geodety? Nie. A czy z panem jest osoba, która ma uprawnienia geodety? Nie. No to tak, w takim razie pan nie może wykonywać tych obowiązków. To ja mówię do policji: panowie, słyszeliście burmistrza, czyńcie, co powinniście robić. No i mówią mu, że proszę pana, dzisiaj pan już nie może wykonywać tych obowiązków. Ja mówię: nie dzisiaj, tylko do wyjaśnienia sprzeczności prawnej. I to jest element bardzo pozytywny, ale jeszcze na zasadzie współpracy z samorządem w Wiskitkach, miastem i gminą, prawnik usiadł z nami, i myśmy opracowali, znaczy pan mecenas opracował, nie, myśmy tylko mówili o faktach, które miały miejsce, opracował opinię prawną, która jednoznacznie stwierdza, że wszystkie te badania były nielegalnie prowadzone. I w związku z tym my zgłaszamy do prokuratury powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub czynu zabronionego, ale tam, gdzie policjanci byli tak wspaniali, że na przykład nakładali na mnie, próbowali na mnie nałożyć mandat, ja odmawiałem, sprawa znalazła się w sądzie, jest skarga na policję z artykułu 231 za niedopełnienie swoich obowiązków i prokuratura ku naszemu zdziwieniu dość szybko wszczęła postępowanie. Zobaczymy, jak sprawa będzie się rozwijać, ale to tylko pokazuje obraz, że my praktycznie
wiele czasu spędzamy na interwencjach, na blokowaniu, na różnych innych, mniej zajmujemy się produkcją, a chcielibyśmy się zająć dobrą produkcją, zdrową żywnością, ludziom, którzy na tą żywność czekają. Także tak mniej więcej wygląda. Monika Żelazik pisze, opiekun terenu brzmi jak oficer prowadzący, Charlie Belt jak pięgzeta, po tyle ziemia rolna. Klasy szóstej na totalnym zadupiu chodzi. Katarzyna Orlik po 5 zł to w Simsach sobie ziemię mogę kupić. Władza boi się kos. Monika jeszcze pisze Żelazik. Może jeszcze kilka pytań. Witam wszystkich. Katarzyna Orlik jest ze Skarbowców. Monika jest wiceprzewodniczącą Związkowej Alternatywy. Pozdrawiam Monikę, pozdrawiam. Tak, też Ilona się pojawiła, która będzie dzisiaj zwolniona, nasza liderka w ZUS-ie. No chciałem cię natomiast ciebie jeszcze spytać, bo parę minut jeszcze mamy. Jak to w ogóle wygląda w tym CPK-u, żeby tak mógł sobie wyobrazić taki nasz widz? Czy tam się w ogóle coś dzieje? Bo tam jest strasznie dużo pracowników, chyba już ponad 400, którzy dostają średnio ponad 10 tysięcy. No czy tam Piotr, praca pre... Się. Znowu masz nieświeże informacje. Otóż jest ich już prawie 500. Ponoć pensja jest nie mniejsza niż 10 tysięcy. Za pilnowanie łąki pan prezes bierze 50 tysięcy złotych. Członkowie zarządu biorą po 44. Ja myślę, że niedługo będzie trzeba im zrobić podwyżkę, bo inflacja jest duża. W związku z tym im może nie starczać, jak to Gowin kiedyś powiedział, tylko starczyło mu w lutym, który miał 28 dni. Także informacja jest ta, którą podaję z ostatnich dni. Mało tego, ona jest tragiczna dla nas, dlatego że pieniądze są marnotrawione. Wczoraj dowiedziałem się o wielu rzeczach, bo byli z nami eksperci, zresztą bardzo szanuję Marka Serafina, który jest od 30 lat w branży lotniczej, był Tomasz Wardak, który napisał książkę bardzo ciekawą właśnie, to ci, którzy doradzają, słuchajcie, no paranoja, ci, którzy robią ten master plan, doradzają Koreańczycy u siebie, nie doprowadzili węzła komunikacyjnego, tych sprych, kolei dużych prędkości, tylko są na zewnątrz, bo głównym strumieniem na lotniska to są duże ośrodki miejskie, łącznie z kolejami podmiejskimi i autobusami, a także komunikacją zwykłą. Tak samo jest w Europie na Charles de Gaulle, na lotnisku, gdzie też nie ma kolei dużych prędkości, dlatego że doszli do wniosku, że się to nie opłaci. A chcę powiedzieć, że te sprychy, które będą szły przez węzeł komunikacyjny w Baranowie, to na przykład z Krakowa wydłuży to drogę o 45 kilometrów i wydłuży czas, może on będzie w sumie krótszy, ale przede wszystkim koszt tego biletu będzie większy. Mało tego, jak opowiadają na tych wszystkich spotkaniach, tak zwanych konsultacjach społecznych, gdzie w korytarzu kolejowym Warszawa-Łódź byłem na 16 spotkaniach, na 20 chyba dwa, spółka była i ta firma, która robi te wszystkie przygotowania, tych wariantów, bardzo nieprzychylnie do mnie się nastawiali. Zabierali mi mikrofon, wypychali z sali, no różne takie rzeczy, ale kiedy już się dorwałem do głosu, to ludziom powiedziałem, szanowni ludzie, przecież wy jesteście manipulowani za własne pieniądze. Niech oni wam powiedzą, bo ja tu nie przyjechałem przesuwać kresek jednego wariantu na drugi, bo kogoś poturbujemy i tak. Tylko przyjechałem wam powiedzieć, żebyście zapytali tych, co biorą ciężkie pieniądze nasze, za ile będziecie wysiedlani? Czy będą relokacje? Jeśli tak, to kto je pokryje? Jeśli zostaną nieruchomości podzielone, to co z resztówką? Kto mi pokryje koszty? Kto mi pokryje koszty, jeśli do sklepu miałem, czy do szkoły 300-400 metrów, a teraz będę musiał przez wiadukt, czy gdzieś jechać 4,5 kilometra? Kto pokryje te koszty praktycznie? To są problemy, które pojawiają się i one nie znikną poza hałasem, poza spalinami, różnymi innymi rzeczami. Także
Tych problemów jest cała masa. Ja musiałem je nauczyć się, pościągać wiadomości, żeby być partnerem do rozmów. Natomiast no, partnera do rozmów de facto nie mamy, bo jeden kłamie, ale ma certyfikat sądowy, że może kłamać. W związku z tym pan Chorała i pan Wild najlepiej zdalnie, żeby monologować i ewentualnie nie można byłoby zadać pytań. No jeśli robią o 14 wideokonferencję, to szanowni państwo, po pierwsze, ludzie są w pracy, nie mogą korzystać z tej wideokonferencji. Po drugie, w środowisku wiejskim mamy całą masę ludzi w podeszłym wieku, którzy nie mają nawet dostępu do internetu, więc mówienie o tym, że to jest dialog i możliwość kontaktu, jest po prostu nadużyciem, przekrętem. Tu są głosy, że część osób by chętnie popilnowała tej łąki za takie pieniądze, jak powiedziałeś. Natomiast no pierwszy to jestem ja, bo jakby się pojawiła taka sytuacja, to ja mógłbym pracować i w gospodarstwie, i pilnować łąki. No, dobrze płatna fucha. Musimy zaraz kończyć, bo będziemy mówić o skarbówce i o ZUS-ie. Natomiast w ramach tego projektu, o którym ci mówiłem, wsparcia Funduszu Obywatelskiego imienia Henryka Wójca, chętnie cię zaproszę jeszcze za kilka tygodni. Bardzo chętnie, bo z Heniem Wójcem współpracowaliśmy w parlamencie, znałem go osobiście, bardzo uczciwy człowiek. O, to nawet się ładnie składa ta organizacja, która mnie też wsparła. Natomiast chciałem w podsumowaniu się ciebie spytać, czy widzisz jeszcze jakąś szansę, że ten CPK będzie na przykład przesunięty, czy to już jest jakoś rozstrzygnięte, że ci ludzie już, że ta, wiesz, machina rządowa ruszyła i już jakby jest przesądzone, czy uważasz, że CPK może jednak nie powstać i właściwie jeszcze sprawa nie jest rozstrzygnięta? Jak to dzisiaj wygląda? Poza rujnowaniem naszego zdrowia, grabieniem naszych nieruchomości, dorobku niejednokrotnie kilku pokoleń, to w moim przekonaniu wszystkie fakty wskazują, że nie chodzi tu o złapanie tego króliczka, tylko żeby go cały czas gonić. Bo to raport NIK-u, to nie ja, traktorzysta gdzieś tam ze Skrzelewa, będzie mówił, że pod względem społecznym, przyrodniczym, ekologicznym, a przede wszystkim finansowym ta inwestycja jest nierealna. I to potwierdzają również fachowcy, w związku z tym raport NIK-u, który się pojawił, bo myśmy zgłaszali to do NIK-u, że następuje korupcja finansowa w spółce, że wydają pieniądze nie na cel związany w ogóle z lotnictwem. Taka kontrola się odbyła i raport jednoznacznie określił, 47 stron, tam jest innych stron kilka, że absolutnie nie ma planu finansowego. Nie wiemy dzisiaj i ty nie wiesz, Piotrze, i ludzie nie wiedzą, skąd te pieniądze będą. Bo jeśli pojawia się cel publiczny, gdzie można człowieka wywalić na bruk, tak jak w Kiedrzynie, 80 lat człowiek, jego żona, 50 lat pożycia małżeńskiego, a pan wojewoda na obrzeżu lotniska w Radomiu wywala w zimę człowieka na bruk, zabierając mu nieruchomości, są w przestrzeni na YouTubie. Zachęcam, zapraszam. Jak sobie wklepiemy Tadeusz Szymańczak na YouTubie, tam są filmy, tam jest dużo filmów praktycznie, ale jak piszemy sobie Kiedrzyń, to tam są trzy filmy. Zobaczycie państwo, jak władza traktuje własnych obywateli. Dobra, to póki co bardzo ci dziękuję i proponuję, żebyśmy się za kilka tygodni też tu spotkali, a być może ja się po prostu do ciebie odezwę też jutro, czy w najbliższych dniach, i byśmy się umówili i postarali się głębiej wejść w temat, i wtedy byśmy wspólnie wam być może za kilka tygodni przedstawili też jakieś wnioski, bo ja sam bym chciał w ramach informacji publicznej różne rzeczy się dowiadywać. Czytałem, że ostatnio ten projekt wygląda jeszcze mniej ciekawie niż to dotychczas się wydawało, że również właśnie ta kolej też będzie doprowadzała do kolejnych eksmisji, że rząd ma bardzo ambitne plany tego eksmitowania ludzi. No przykre to wszystko, ale tak Polska niestety działa. Piotrze, w jednostce mojej straży jest na sznadze napisane, bo ludziom, Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Każdemu, nawet gdyby była to jedna osoba, takiej pomocy udzielamy. Przyjmujemy Ukraińców, mamy i dzieci, mamy i różne rzeczy, i spółka CPK napisała do mnie, że bardzo chętnie pomoże mi w rozwiązywaniu problemów i pomocy Ukraińcom.
odpisałem im jasno i stanowczo: jak mi nie przeszkadzasz, to mi dużo pomagasz, ale tobie w sprawie tej fundacji bardzo chętnie pomogę, jeśli tylko będę mógł. Bardzo chętnie twoją pomoc przyjmę i bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym wirtualnym studiu, Tadeuszu, i wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, którzy mnie znają, których ja znam, pozdrawiam również ciebie. No, a my zróbmy krótką przerwę i zaraz z Martą Rutkowską się widzimy, która opowie nam o proteście w Skarbówce, a jeszcze później Ilona Garczyńska opowie o proteście w ZUS-ie, a póki co piosenka i później z Martą się widzimy.
wchodzimy, witamy z powrotem, Piotr Szymewicz, Czas na Związki, mamy kolejnego gościa czy gościnie, Martę Rutkowską. Jest Marta? O, jest. Cześć Marta. Włącz sobie mikrofon, myślę, że nie będzie nic sprzęgało, jak sobie go włączysz. Marta jest wiceprzewodniczącą Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Skarbowej. Witaj raz jeszcze, cześć Marta. Cześć, witam wszystkich. Pierwsze wrażenie, może tutaj się podzielę, nie zaczerwieniaj się, że tak powiem, mianowicie byliśmy teraz na Mistrzostwach Polski w skarbowości i muszę powiedzieć, że pełny podziw dla Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa w KAS, jesteście świetnie zorganizowani. Ja muszę powiedzieć, ja to tam sobie tańczyłem, trochę się bawiłem, ale słuchałem ludzi, natomiast może dlatego teraz jestem taki trochę przeziębiony, natomiast przyznam, że od strony takiej funkcjonowania w związku, to wam muszę powiedzieć, że Marta, Agata Jagodzińska i też inni liderzy nasi w skarbówce, no to rzeczywiście śmigają, są bardzo dobrze zorganizowani, więc podziwiam was i też to chciałem ci przekazać. Natomiast widzimy się tutaj, słyszymy, żeby kilkanaście minut porozmawiać sobie o waszej akcji jutrzejszej, bo myśmy ogłosili ten nasz strajk w ZUS-ie i to jakoś tak się bardzo przebiło i przykrywa inna akcja. Właściwie nasz związek w skarbówce działa od wielu tygodni bardzo prężnie i ta akcja organizuje. Ja od razu mówię, że mi jest bardzo przykro, że skarbówka z różnych przyczyn nie może przynajmniej na razie strajkować, bo w ustawie jest dosyć surowy zakaz, więc my tak wspólnie właśnie z Martą, Agatą Jagodzińską kombinujemy, jakie by tu akcje robić, żeby jednak one były zgodne z prawem. No chcielibyśmy strajkować, ale na razie ustawowo to jest trudne, mówiąc oględnie. No, jutro robicie akcję, która jest od kilkunastu co najmniej dni przygotowywana. Poprzednia tutaj z Agatą mówiłem, ale też było kilka osób ze skarbówki, dotyczyła odejścia odbiórek na 15 minut, więc może przypomnij naszym widzom i widzkom, na czym polega jutrzejsza akcja i co się jutro w skarbówce będzie działo. Już jutro, 2 czerwca, zapraszamy do wzięcia udziału pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej w ogólnopolskiej akcji oddawania krwi i osocza. Jest to nasza akcja protestacyjna, w której poniekąd chcemy zwrócić uwagę rządu, pana premiera, szefa KAS i pani minister na nasze ciężką sytuację kadrowo-płacową. Jednocześnie walcząc o siebie, chcemy pomagać innym i dzielić się tym, co mamy najcenniejsze, czyli krwią. A jak tak co do szczegółów, bo nawet dzisiaj do mnie dzwoniła jakaś dziennikarka, bo ja nawet nie wiem, jak to wygląda tak technicznie, czy to jest tak, że każdy się, że pracownicy się zgłaszali właśnie, że oddać krew kilka dni, czy to też można na przykład, jak ktoś chce nawet jeszcze dzisiaj się zgłosić? Jasne. Generalnie jest tak, że każde województwo posiada swoją regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa i oddziały terenowe. Oddelegowaliśmy do sprawdzenia tych informacji, która jednostka i centrum jest czynne właśnie tego 2 czerwca, by usprawnić udział pracowników funkcjonariuszy w całej akcji i sporządziliśmy całą pełną listę takich punktów, które w dniu jutrzejszym będą stały otwarte dla wszystkich chcących wziąć udział. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w akcji? Należy się zgłosić do takiego punktu. Osoby, które będą po raz pierwszy oddawać krew, bardzo prosimy pojawić się w takim punkcie z samego rana. Należy być wypoczętym, wyspanym, przed pojawieniem się w punkcie zjeść lekkostrawny posiłek, nie spożywać alkoholu ani innych substancji psychoaktywnych. Przeciwwskazaniem niestety do oddania krwi jest masa ciała poniżej 50 kg i w przypadku pań 2 dni przed i 2 dni po miesiączce jest to przeciwwskazanie do oddania krwi. No i właśnie, a jaki jest odzew? Ile tak szacujecie, że może wziąć udział ludzi w tej akcji? Bardzo pozytywne. Na samych Mistrzostwach Skarbowości, w których braliśmy udział, podchodziło do nas mnóstwo osób deklarujących wsparcie na tej akcji i udział. Osoby, które nie mogą z jakichś przyczyn zdrowotnych oddać krwi, bo i takie sytuacje się przecież mogą zdarzyć, nawet dzwoniły do mnie i mówiły: pani Marto, ja nie mogę z przyczyn zdrowotnych oddać krwi, ale wesprzę was w inny sposób. Po prostu zgłosiłam pani kierownik ochotę do wzięcia urlopu na ten dzień. Także jak widzisz, oddolnie pracownicy też
też wychodzą z własną inicjatywą na swój sposób wzięcia udziału w tej akcji. Czyli generalnie rozumiem, że chodzi o to, żeby był dzień wolny od pracy i oczywiście hasłowo to chodzi o krew, ale rozumiem, że część pracowników też na przykład będzie właśnie miała wolne, urlop na żądanie, czy jeszcze jakaś inna przyczyna. Tak, tak. Łączymy dwie rzeczy, tak? Swoje własne postulaty pracowe, czyli jest to krwawy protest, krwawa walka o nasze godne płace i jednocześnie chcemy pomóc innym osobom potrzebującym tej krwi. Z drugiej strony same przepisy, jak dobrze wiesz, obligują pracodawcę do zwolnienia od pracy pracownika, który jest krwiodawcą, na czas oznaczony w zaświadczeniu wydanym przez Centrum Krwiodawstwa. W przypadku, gdyby się jednak okazało, że osoba po zgłoszeniu się do takiego punktu nie będzie mogła w wyniku przeprowadzonych wstępnych badań oddać tej krwi, również otrzyma zaświadczenie od takiego punktu. Jedne placówki wydają usprawiedliwienie na cały dzień, a niektóre na czas wyłącznie pobytu w placówce. To jest taka uwaga, bo przepisy też obligują nas jako pracowników i funkcjonariuszy chcących wziąć udział w tej akcji do zgłoszenia przełożonemu, że bierzemy udział w tej szczytnej akcji i nas nie będzie po prostu w pracy. Przechodząc jeszcze do innego tematu, właściwie znaczy takiej otoczki, bo jak słyszycie, tutaj mówię do naszych widzów i widzek, ta sytuacja w skarbówce, no ludzie są zirytowani i Marta się nie boi tego nazywać protestem, to jest oczywiście zgodne z prawem i to jest akcja bardzo chwalebna, ale generalnie jednak chodzi o to, żeby wyrazić swoje niezadowolenie. No właśnie, jak chodzi o to niezadowolenie, jak obecnie wygląda sprawa podwyżek? Dlatego, że ja się momentami, nieźle się na tym znam, ale momentami się gubię. No, rząd mówi, że podniósł płacę o 4,4 od 1 stycznia. I co z kimś rozmawiam, to jakoś to 4,4 gdzieś się rozmywa, gubi, jest dzielone w ogóle, no, wiadomo na jakiej. No widzisz, to jest prawda. Z ustawy budżetowej, w ustawie budżetowej zapisano pracownikom budżetowym 4,4%. Dodatkowo my jako Krajowa Administracja Skarbowa mamy jeszcze coś takiego jak uchwałę modernizacyjną i w roku 2022 przypadało z niej 3%. Razem była to kwota 375 zł brutto i ewentualne stażowe. I taką kwotę izby z naszej wiedzy już powypłacały z wyrównaniem pracownikom i funkcjonariuszom. Ale czy to jest wystarczające w kontekście wysokości inflacji, wzrastających rat kredytu, kosztów utrzymania, życia rachunków? No oczywiście, że nie. Dlatego będziemy protestować i apelować do wszystkich możliwych osób decyzyjnych o jakiś zdrowy rozsądek, bo nie może być tak, że taka ważna instytucja która dba o bezpieczeństwo kraju, obywateli, jest tak zapominana. A te jeszcze raz, 375 to jest brutto? Tak, 375 zł brutto. Nie poraża, że tak powiem. To jeszcze kolejna sprawa, bo tutaj co pewien czas właściwie też zapraszam Agatę i innych pracowników skarbówki i my przypominamy, że właściwie żądamy w skarbówce nie aż tak dużo wcale podwyżki, mianowicie 20%. No już inflacja jest 14%, a niektórzy sugerują, że 20% będzie za 4 miesiące. Ja pamiętam, jak formułowaliśmy ten postulat jeszcze w zeszłym roku, gdzieś we wrześniu, październiku i wtedy nam ludzie mówili, że jesteśmy jacyś dziwni, że to jest bardzo nierzeczywista kwota, z którą startujemy. Jak się okazuje, jak pokazało życie, no mieliśmy nosa. No nie, no, znaczy, żeby się nie okazało wkrótce, że te 20 to nawet będzie mało, jak tak dalej pójdzie. No ale właśnie, 20% w ramach czegoś, co się nazywa spór zbiorowy. Sam nawet byłem na takim spotkaniu w ramach sporu zbiorowego jednego czy dwóch. Jak te rozmowy dzisiaj wyglądają? Na jakim etapie? Czy one już są wszędzie w Związkowej Alternatywie w Skarbówce zamknięte, te spory zbiorowe? Czy są protokoły rozbieżności? Czy te rozmowy trwają? Jak to wygląda? Jaki jest W większości jest, jesteśmy na etapie protokołu rozbieżności, części już na etapie mediacji. Jak te rozmowy wyglądają? No,
Chcielibyśmy, żeby dyrektorzy, czyli de facto nasz pracodawca, był władny w realizacji naszych postulatów, czyli pełnej realizacji uchwały modernizacyjnej za rok 2020 i 2021, z której wynika kwota 396 zł brutto, plus ten drugi postulat po prostu podwyżkowy 15,6%. Niestety odbijam się troszkę od ściany, bo to po niektórzy dyrektorzy nawet teraz rozumią i chcieliby, ale nie mają takich możliwości. I tu jest pewien absurd, tak? Bo o tyle, o ile rozumiem ideę ustawy o rozwiązywaniu sporach zbiorowych, tak chyba nie do końca została tam przewidziana taka sytuacja dziwna w Krajowej Administracji Skarbowej, że mamy aż 16 pracodawców plus pani dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W związku z tym próbowaliśmy nawet zrobić tego międzyzakładowy spór zbiorowy, a jednak no, odbiliśmy się od drzwi po raz kolejny. Dlatego do upadłego będziemy prowadzić akcje protestacyjne aż do skutku, aż nas usłyszą. Katarzyna Orlik też ze Skarbówki. Witaj Katarzyno, też już napisałaś wcześniej, pisze, że o tych premiach, które dostało Ministerstwo Finansów za Polski Ład, to jest perwa, muszę przyznać, żeby 25 tysięcy za taki bubel sobie wypłacać. Mocna rzecz. Natomiast jeszcze dwie mam sprawy do ciebie. Jedna rzecz, która mnie zbulwersowała, ale też chyba środowisko Skarbówki dosyć szerokim echem to poszło, odnośnie słynnej sprawy z pizzerią. Pamiętacie, sam o tym opowiadałem nawet z Krzyżaniakiem i w tym programie o tym, że jeden z kierowców placówki skarbowej zakazał dorabiania sobie w pizzerii przez pracownika, mówiąc, że ta praca jest upokarzająca w jakiejś mierze. Moim zdaniem zrobił kuku raczej bardziej Skarbówce i tak, no takie było to upokarzające, a przy okazji ludzie się wkurzyli, bo większym problemem jest to, że taki rzeczy, że pracownik Skarbówki musi sobie dorabiać w pizzerii, która no najlepiej się tam nie dostaje, prawda, pieniędzy, a mimo ten pracownik chciał dorabiać, jeszcze dostał odmowę. Czy jakiś był odzew w tej sprawie, że na przykład szef Skarbówki się odezwał, albo jacyś kierownicy, że może jednak te sprawy warto regulować, że może coś tu jednak nie zagrało, że zakazuje się człowiekowi dorabiać w pizzerii, bo ja tu konfliktu interesów, szczerze powiedziawszy, specjalnie nie widzę. Jak ta sprawa, że tak powiem, się przebiła w Skarbówce? Ja myślę, że pan dyrektor troszkę strzelił sobie w kolano, bo cała sytuacja z tą odmową w zasadzie obiegła już cały kraj. Nie ma osoby z naszego środowiska, która by o tym nie słyszała. I z rozmów kuluarowych, które czasami znaczy prowadzimy w zasadzie na sprawach zbiorowych, to spotykamy się z opinią innych dyrektorów, że to było no, przesadzone, tak? W tym konkretnym przypadku no, dziewczyna młoda z niedużym stażem po prostu chciała sobie dorobić do wesela. No, mamy pensje, jakie mamy i próbowała się w sposób uczciwy ratować, tak? Czy jakieś konsekwencje, jak się to zakończyło, no jesteśmy w trakcie, ja bym tutaj nie chciała specjalnie dużo zdradzać, no ale jak sami oceniacie, to no takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Skoro jesteśmy tak słabo opłacani, powinniśmy mieć możliwość dorobienia. Poza tym, jeśli już pracownicy się decydują na pracę w takich miejscach, to nie dlatego, że chcą, tylko że życie ich do tego zmusiło. Inna sprawa, że ustawa tu jest w ogóle arbitralna. Ja myślę, że warto by ją zmienić, bo to nie może być tak, że w Opolu nie zgodzi się na pracę taki kierownik, a w Gorzowie się zgodzi na przykład, tak? A te przepisy są zupełnie arbitralne, więc myślę, że warto by je zmienić. To jeszcze ostatnie pytanie odnośnie nowego szefa Skarbówki, nowej minister finansów, no bo mamy taką zmianę personalną przynajmniej. Pamiętam, że no nowa minister finansów nie za bardzo się dała poznać w ostatnich miesiącach pracownikom, tym, że zablokowała sama podwyżki płac w ramach właśnie tej uchwały modernizacyjnej. No i nam jako związkowi to zgroziła procesem, nawet mojej skromnej osobie, nie wiem, jakoś nerwowo. To chyba nie raz. Tak, więc jakaś nerwowa pani Rzeszkowska. Natomiast nowy szef Skarbówki to był pan, który ja go osobiście widziałem chyba raz czy dwa razy właśnie na tych naszych sporach. Wydawał się sympatyczny, ale nie wiem, czy coś więcej. Wiem, że Agata się z nim widziała i to spotkanie trwało kilka godzin. Jak oceniasz tego nowego szefa Skarbówki i odnośnie jego jako szefa też na tle tej poprzedniej szef i odnośnie też jego możliwości zmiany czegokolwiek? Ja powiem może tak, uważam nowego szefa KAS za bardzo konkretnego człowieka. Na wczorajszym spotkaniu Ministerstwa Finansów padły już pewne zapowiedzi
sformułowania zapisów uchwały modernizacyjnej. Niestety nie podano kwot, mają one się pokazać z końcem miesiąca, więc zobaczymy, na ile te zapowiedzi i zauważenie naszego problemu okaże się do spełnienia przez stronę rządzącą. Niemniej jednak w przypadku pana Zbaraszczuka, bo to jest nowy szef Krajowej Administracji Skarbowej, dajemy szansę, tak? Nie skreślamy, czekamy na realizację tych zapowiedzi, które wczoraj padły. Co do nowej pani minister, wiesz, jakie były głosy pracowników i funkcjonariuszy po tym, jak uzyskaliśmy informacje, co się tak naprawdę stało z naszymi pieniędzmi wynikającymi z uchwały modernizacyjnej. No ludzie wprost mówili nam na korytarzach, no słuchajcie, no okradziono nas, no nie może być tak, że ktoś przyszedł, wpisał sobie 00 i się pod tym podpisał, tak? Bo do tej pory utrzymywano takie przeświadczenie wśród pracowników, że to z powodu COVID-a, że to w sumie nie wiadomo, jak się te pieniądze straciły, bo to już wiadomo. No tak, była. Dlatego pani minister ma troszkę pod górkę z nami. Dobra, dobra, to tak, podsumowując. Piotrze, jeszcze tylko chcę wspomnieć, bo widzę w komentarzu, że ktoś zarzucił, że jutrzejsza akcja 2 czerwca oddawania krwi jest nielegalna. Otóż nie, drodzy Państwo, jest akcją w pełni legalną. Mamy pokrycie w przepisach i bardzo gorąco serdecznie Państwa zapraszam. Bądźmy jutro 2 czerwca pracownicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej razem. Siła robi robotę. Ja też bardzo, bardzo serdecznie zachęcam. Jutro, 2 czerwca, pracownicy skarbówki i pracownice, weźcie udział w tej akcji. Jak nie możecie oddawać krwi, to znajcie jakiś inny powód, żeby nie przyjść do pracy. Warto, żeby pokazać jakąś solidarność pracowników. Dobra, Marta, bardzo Ci dziękuję. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Liczę na to, że po tym 2 czerwca ten nowy szef skarbówki może coś szepnie na ucho pani minister finansów, najlepiej panu premierowi Morawieckiemu, tak żeby te pieniądze na podwyżki się znalazły. Najlepiej 20%, bo ta inflacja szybko rośnie, to wtedy pomyślimy, że może jednak chcielibyśmy więcej, ale jakby dalej. Ale 20... może jako dobry gospodarz zaproponuje 30%, tak? No, no właśnie. I to by było najlepsze. To prawda, też 30 byłoby ok. Dobra, bardzo Ci Marta dziękuję. Teraz nie. Robimy krótką przerwę. Ja wszystkich pracowników skarbówki zapraszam do akcji jutrzejszej, aż poleje się krew, a za chwilę się widzimy z Iloną Garczyńską, czyli naszą zwolnioną liderką w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, która to Ilona szykuje strajki. O tym strajku porozmawiam, a teraz krótką przerwę robimy. Niebezpieczeństwo. Wierzymy w Ciebie, dzisiaj nikt nie odważy się spojrzeć w przestrzeń, która chłonie nas i zapiera nieznany świat. Ciebie dzisiaj nikt nie odważy się spojrzeć w przestrzeń, która chłonie nas i zabiera nieznany świat.
dochodzenie prawdy. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek jest nieustannie na tropie. Ujawnia wszystko to, co najgłębiej ukryte. Fakty niewygodne dla władzy i kłamstwa najważniejszych osób w państwie. Jak wygląda dziennikarskie śledztwo? Jak dochodzi się do prawdy? Nie chowamy głowy w piasek. W poniedziałki o 19 w Resecie Obywatelskim potężna dawka niewygodnej prawdy. No i jesteśmy, wracamy tu. Jedną rzecz Katarzyna Orlik słusznie zwróciła uwagę, która również jest właśnie ze skarbówki z naszego związku, że można mieć dwa dni nawet wolne na oddawanie krwi. Warto o tym pamiętać, że rzeczywiście to są przepisy epidemiczne związane z epidemią. Mamy cały czas stan epidemiczny, więc ta ustawa działa. Natomiast mamy gościa kolejnego, mamy Ilonę Garczyńską. Wita Ilona. Witam, dzień dobry. No, dzień dobry, słuchaj, tak właśnie się zastanawiam, jak to zacząć, bo ostatnio mówiłem, że ten czas jakoś tak przyspiesza, więc teraz jakby jeszcze bardziej przyspieszył, jak tak dalej pójdzie, to nie wiem, spotkamy się za dwa tygodnie, już się okaże, że nie wiem, już jesteśmy w trakcie strajku i nie wiem. Albo już to. Tak, albo już przejmujemy władzę w Polsce i zastanawiamy się, w jaki sposób ministerstwo obsadzić. No, w każdym bądź razie rozmawialiśmy tydzień temu. Tydzień temu mówiliśmy o twoim zwolnieniu dyscyplinarnym i od tego czasu zmieniło się właściwie bardzo, bardzo dużo. Cały czas jesteś zwolniona dyscyplinarnie, natomiast większość z was już pewnie wie, bo to się przed dosyć szerokim echem, że tak powiem, odbiło, że na związek, którego szefową jest Ilona Garczyńska w ZUS-ie, podjął decyzję o podjęciu strajku 27 czerwca. Więc może zacznę właśnie od takiego ogólnego pytania. Też dzisiaj przed programem Ilonie mówiłem, że jestem trochę przeziębiony, więc ona będzie mogła mnie zagadywać, że tak powiem. Ja w ogóle jestem gadatliwy, ale faktycznie się trochę przeziębiłem. No ale chciałbym też, widzę, że część pracowników ZUS-u nas ogląda i pracownic, więc część ludzi pewnie chce usłyszeć dosyć konkretne informacje. W związku z tym przejdźmy od razu do tak zwanych faktów i szczegółów. W związku z tym zacznijmy może od tego. Tydzień temu rozmawialiśmy, zostałaś zwolniona dyscyplinarnie, o tej dyscyplinarce rozmawialiśmy sporo. Sprawa jest skandaliczna, oczywiście dla tych, którzy o tym nie wiedzą, pójdziemy do sądu. Jest już przygotowywany wniosek w tej sprawie. Oczywiście naszym zdaniem zwolnienie nie jest nielegalne, jest wadliwe. Będziemy o tym mówić, będziemy to nagłaśniać, a Ilona została zwolniona głównie za krytykę pracodawcy i za zachęcanie do akcji protestacyjnych. To są takie dwa powody, właściwie te dwa powody to są dwa obowiązki związków zawodowych. Krytykować pracodawcę i mobilizować ludzi do działania. To są zadania związków. Jak one odpadłyby, to by związki nie miały sensu. W związku z tym Ilona została zwolniona za to, że jest działaczką związkową i za nic więcej nic nie ma w tych wnioskach. No, ale przechodząc do tego, co się stało kilka dni później. No właśnie, opowiedz o tym, jak to z tym strajkiem jest od strony też takiej historycznej, że tak powiem, co się w ostatnim tygodniu działo, jak to się wydarzało, że tak powiem. To zanim zacznę od tej historycznej strony, to nawiążę do świeżych informacji i w części też do ostatniego zdania, które powiedziała Marta Rutkowska z KAS-u, gdzie twierdzą, że ich akcja protestacyjna jest nielegalna i to samo zaczyna dziać się u nas, czyli nasz strajk jest nielegalny, nie wolno, po prostu nie wolno. No łącznie z tym, do tego doszło, że dostaję screeny od członków nie tylko związków zawodowych, które to stwierdziły, ale też od innych dostaję takie informacje, że związki zawodowe przekazują pracownikom, swoim członkom też przede wszystkim, informację, że nasz strajk jest nielegalny, bo tak powiedział pracodawca. Nie ma żadnej podstawy prawnej, dlaczego. Nie ma czegoś takiego, że nie wiem, Ilona Garczyńska stwierdziła, że na podstawie artykułu 17 może organizować strajk, ale na przykład jakaś tam inna ustawa w powiązaniu z jakimś rozporządzeniem i na przykład konstytucją twierdzą, że jednak ten artykuł w tym momencie nie obowiązuje. Nie, według nich jest nielegalny, bo tak powiedział pracodawca. No w związku z tym no powiem, że to są po prostu bzdury i bardzo was proszę, żebyście tego nie słuchali, no bo albo wydają wam podstawę prawną, albo potwierdzają, że ten strajk jest legalny. No my go organizujemy na podstawie artykułu 17, w zasadzie to powinnam podziękować centrali, bo to dzięki centrali organizujemy ten strajk. Być może zarząd nie wiedział, jak pozyskać dla nas środki, uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie strajk i po prostu, żeby nam uprościć drogę do tego strajku, to zwolnił mnie i dzięki temu możemy 27 czerwca strajkować. Także tak to wygląda, a historycznie...
Pozwól jednak, ja się wtrącę, bo jestem przeziębiona, czyli związki zawodowe są, jak sama mówisz, wydają tutaj jakiś mózg klasy drugiej, rozumiem, pracownik ZUS-u pisze, że zdaniem największego związku zrzeszonego w OPZZ-cie strajk jest nielegalny, to mnie, przyznam, krew zalewa, bo ja rozumiem, że jakiś związek nie chce się w coś pchać, w jakąś akcję. Boi się, nie wiem co tam jeszcze, ale ostrzegać ludzi przed akcją protestacyjną, sfrustrowanych pracowników, którzy zarabiają wokół płacy minimalnej i związek, który prowadzi kampanię na rzecz przekonania ludzi, żeby się nie walczyli o swoje, nie protestowali, więc ja mogę tylko zaapelować, żebyście z tego związku występowali, bo to jest wyrzucanie pieniędzy, płacenie składek dla związku, który reprezentuje interesy pracodawcy. Co do legalności, ja może powiem od siebie dwa słowa. Widzę, że są jakieś takie oczekiwania od was, żebyście jakąś ekspertyzę prawną przygotowali. My oczywiście przygotujemy taką ekspertyzę, chociaż bawi mnie to, słuchajcie, przy całym szacunku dla was, że nagle przerzucacie się, jakbyście nagle staliście się ekspertami od prawa i przerzucacie się artykuł 17, jak ma się do artykułu 20-26, nie? Tak jak wszyscy byli ekspertami od COVID-a, wszyscy byli ekspertami, teraz od wojny są wszyscy ekspertami w Ukrainie i teraz słyszę, że już są ekspertami od strajku. Strajk, moi drodzy, jest prawem konstytucyjnym przede wszystkim, konstytucyjnym. Strajk jest jedną z podstawowych kompetencji związków zawodowych, jest prawem konstytucyjnym, prawem zawartym w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i generalnie o tym, czy jakikolwiek strajk jest legalny czy nielegalny, decyduje sąd ostatecznie i zazwyczaj pracodawca idzie do tego sądu, zazwyczaj idzie. I gdybyśmy mieli czekać, czy sąd orzeknie, że dany strajk jest legalny czy nie, to byśmy mogli sobie zaplanować strajk na jesień 2026. I taki byłby sens strajku. Jeżeli chcecie czekać i całą waszą karierę zawodową tracić, no to przepraszam bardzo, ale w tym wypadku byście po prostu no nigdy nic nie wywalczyli. To jest jedna sprawa. Druga sprawa i tu my oczywiście, jak powtarzam po raz drugi, przygotujemy ekspertyzę prawną, ale zastanówcie się. W momencie, kiedy zwalnia się Ilonę i tego samego dnia, kiedy zwolniono Ilonę, odebrano jej dostęp do skrzynki służbowej, odebrano jej możliwość kontaktowania się z pracownikami, a ona się spotyka za pośrednictwem profilu facebookowego pracownicy ZUS plus mediów krajowych, to pracodawca uniemożliwił jej przeprowadzenie referendum strajkowego. Referendum organizuje szef związku, główna negocjatorka. To jest jej kompetencja. Jak Ilona ma dzisiaj organizować referendum strajkowe, skoro odebrano jej wszelkie możliwości kontaktu z pracownikami? Mówię o kontaktach instytucjonalnych, a poprzez takie robi się strajk. W związku z tym pracodawca w ten sposób poszedł na wojnę i pracodawca odebrał możliwości Ilonie organizacji referendum strajkowego. To jest jedna sprawa, druga sprawa naprawdę. Jak wy będziecie pytać każde zdanie, czy jest legalne, i to co Monika teraz Żelazik napisała na forum, że o legalności strajku decyduje sąd 2 lata po strajku. Niech związek nie wchodzi w buty sądu, bo jak nie specjaliści wirusologii, to interpretacja ustaw mają we krwi. No więc właśnie o to chodzi. Specjaliści od ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. W polskich liniach lotniczych LOT zrobiliśmy strajk. Ten strajk był wygrany. I słuchajcie, bo to warto, żeby, przepraszam Ilona, że ci też przerywam, bo to jest akurat dobra historia. Strajk zaczął się 18 października 2018 roku, a skończył, pamiętam, ja wtedy jechałem pociągiem do Budapesztu i Monika Żelazik, tutaj obecna, moja obecna wiceprzewodnicząca, pisała mi SMS-y. Negocjowano wtedy porozumienie postrajkowe. Do końca, do 1 listopada, kiedy strajk się formalnie skończył, pracodawca uznawał strajk za nielegalny i powtarzał to wszędzie. Strajk jest nielegalny, mówił pan prezes Milczarski, od 18 października do końca strajku, a mimo to podpisał porozumienie ostatecznie, że dał podwyżki pracownikom po 1000 zł miesięcznie, po 1000 zł miesięcznie, wszyscy pracownicy, których łącznie z Moniką Żelazik, zwolniono wtedy dyscyplinarnie i to o nią był strajk, tak jak dzisiaj jest o Ilonę Garczyńską. Monika Żelazik została przywrócona do pracy, 1000 zł podwyżki i nikt nie poniósł żadnych konsekwencji ostatecznie, dokładnie żadnych i sytuacja była de facto taka sama. W związku z tym naprawdę to, że będą jacyś trolle, bo ja już to widzę po prostu na różnych forach, Ania O bez zdjęcia. No strajk jest nielegalny, pisze Ania O bez zdjęcia, obok Robert L bez zdjęcia. No jak będziecie strajkować, to będziecie mieli ciężkie konsekwencje dyscyplinarne. Naprawdę, to, że pani Uścińska wysyła jakieś trolle swoje albo pan Dworczyk, no to sorry, niech spadają. To jest też zadanie władzy, żeby pacyfikować pracowników, ale nie bądźcie frajerami, naprawdę. Monika też ma rację, że jak ktoś nie chce strajkować, znajdzie powód. Jeżeli natomiast chcecie walczyć o swoje, no to po prostu walczcie o swoje. Ilona została zwolniona dyscyplinarnie i obecny strajk to jest strajk związany z tym, że główny negocjator sporu zbiorowego został zwolniony, w związku z tym odebrano możliwość prowadzenia jakichkolwiek negocjacji organizacji. Jakichkolwiek negocjacji.
Jakichkolwiek. Proszę bardzo, my możemy się spytać pracodawcy, żeby Ilona na przykład dostała pełną listę pracowników do referendum strajkowego. W jaki sposób, skoro Ilona już nie ma skrzynki służbowej, nie ma adresu ZUS-owskiego. Więc naprawdę nie ściemniajcie z tym i teraz się będzie bał 17 artykuł do 20, jeszcze zaraz zaczniecie orzeczenia Sądu Najwyższego przytaczać. Mówię po raz trzeci, przytoczymy wam opinię prawną, natomiast miejcie też trochę zdrowego rozsądku i nie dajcie się zastraszyć po prostu. Tak, ale tak, o tym, że pracownicy będą zastraszani, już powiedziałam od razu w pierwszym poście informującym o strajku. Powiedziałam, że będą na pewno pisane na mnie jakieś paszkwile, być może znajdę się nawet w głównym wydaniu wiadomości, że nie zdałam egzaminu na kontrolera w 2018 roku. No i co z tego? Nie zdałam, no i co? Także o tym, że będą szykany wobec mnie, wobec związku, że będą twierdzić, że to jest nielegalne, no to było oczywiste, przecież oni nie mogą powiedzieć, że strajk jest legalny, bo... No nie mogą. Swoją drogą zaczęłam się zastanawiać, w jaki sposób oni to w ogóle stwierdzają. Sama chciałabym wiedzieć. Czekałam właśnie na takiego maila z departamentu i ten mail przyszedł, ale po pierwsze nie ma żadnych konkretów, żadnego odwoływania się do ustawy, do żadnego kodeksu, do żadnego nawet rozporządzenia. Tam nie ma kompletnie nic. Jest mail tak zwany straszak i jeszcze na koniec się jak zwykle nikt nie podpisuje pod tym. Także jeżeli ja, Ilona Garczyńska, twierdzę, że na podstawie artykułu 17 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych robię legalny strajk ze względu na to, że mnie rozwolnili, a jakaś przypadkowa osoba, która nawet nie ma śmiałości się podpisać pod tym stekiem bzdur, które wypisuje do wszystkich pracowników, pisze, że strajk jest nielegalny i za chwilę dowiaduje się, że związki zawodowe twierdzą, że strajk jest nielegalny, bo tak powiedział pracodawca, no to przepraszam was bardzo, ale na co idą wasze składki? To są miliony złotych przez te lata, miliony. I nawet nie można wynająć prawnika, żeby stwierdził, że ten strajk jest jednak legalny? Czy może prawnik powiedział, że jest legalny, ale nie jest to zgodne z waszymi oczekiwaniami i dlatego twierdzicie, że on jest nielegalny? Nawet nie chce mi się rozmawiać na ten temat. My oczywiście przygotujemy ekspertyzę prawną. Nasz prawnik już dostał takie zlecenie w ciągu kilku dni. Myślę, że napisze, bo jest wziętym prawnikiem, także na pewno nie zrobi tego od ręki z tego względu, że po prostu nie ma na to czasu. Ma swoje sprawy już rozpoczęte. Ale na pewno taką ekspertyzę przygotuję i tą ekspertyzą będziemy się chwalić, przykleję ją sobie na czole i będę chodzić wszędzie z tą ekspertyzą. Znaczy, żeby było jasne, myśmy już rozmawiali z prawnikami o tym, tak, że tak, ich zdaniem tak. Jest to zgodne z prawem, natomiast jeżeli będziecie chcieli zobaczyć bardziej rozwiniętą argumentację, to ją przedstawimy. Natomiast słuchajcie, no albo chcecie protestować, albo nie. Tak jak Monika Żeladzik napisała. Decyzja o legalności strajku zapada po 2-3 latach, często jeszcze po tym, jak strajk się odbył. Bardzo ważne jest to, i chciałem was tutaj, pracownicy ZUS-u, jeżeli nas oglądają, generalnie rzecz biorąc, w momencie, kiedy wybucha strajk, to kluczowe jest to, co się podpisze w porozumieniu postrajkowym. Jeżeli my będziemy na masową skalę protestować, jeżeli na przykład w strajku w ZUS-ie weźmie udział 10 tysięcy ludzi, albo 20, czy nawet 5 tysięcy ludzi. 5 tysięcy to wcale zresztą nie byłby taki mały wynik, to też jest dużo ludzi. To czy naprawdę sobie wyobrażacie, żeby Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął jakieś postępowania wobec 5 tysięcy albo 10 tysięcy ludzi? Nie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych usiadłby wtedy z Iloną Garczyńską jako liderką strajku i by podpisał porozumienie postrajkowe. W porozumieniu postrajkowym można by podpisać bardzo różne rzeczy, łącznie z tym, żeby na przykład wypłacić pracownikom za okres trwania strajku po 5 tysięcy złotych. Można wpisać wszystko. Można również wpisać gwarancję, że pracodawca nie podejmie żadnych szkodliwych kroków prawnych. W momencie, kiedy strajk będzie zdecydowany, kiedy będzie masowy, to pracodawca będzie miał tak naprawdę skrępowane ręce, tak jak miał skrępowane ręce w polskich liniach lotniczych. Podkreślam, przez tygodnie pan Milczarski mówił, że strajk jest nielegalny, no i co? I podpisał porozumienie i dał pracownikom podwyżki, cofnął zwolnienia dyscyplinarne i się okazało, że nagle zarząd lotu uznał, że wszystko jest w najlepszym porządku. W związku z tym też wydaje mi się, że naprawdę nie powinniście tutaj zaczynać od strachu. Zacznijmy od tego, żebyśmy zmobilizowali maksymalnie dużo ludzi do akcji protestacyjnej, do akcji strajkowej i dzięki temu, zapewniam was, wywalczycie poprawę warunków pracy, jaka się w ZUS-ie nigdy nie zdarzyła. Jeżeli druga strona zobaczy, że jesteście po prostu zdeterminowani, to oni się zaczną was bać. Bo co? Przecież ZUS już dzisiaj ma w ogóle niedobory zatrudnienia. To co? 5 tysięcy ludzi zastrajkuje i zwolni 5 tysięcy ludzi? 3000 wolnych etatów jest, nikt tu nie chce przychodzić, przychodzą ludzie na chwilę i wychodzą stąd, bo widzą, co się w ogóle dzieje tutaj. Starsi pracownicy odliczają tylko dni do emerytury.
pod byle pretekstem biorą zwolnienie chorobowe, żeby tutaj nie przychodzić do pracy, bo mają po prostu dość. Przykład macie ostatnio, nie będę o nim teraz mówić, macie przykład w Olsztynie, zapytajcie się, co tam się stało. To jest właśnie to, co się dzieje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Więc tutaj już wystąpiły trole, już zasiały ziarno niepokoju i teraz wszyscy zastanawiają się, Boże, a ten strajk jest nielegalny. Jest legalny, potwierdziło nam to dwóch prawników, rozmawialiśmy długo na ten temat, to nie była godzina rozmowy, tylko rozmawialiśmy 3 dni w tej sprawie z tymi prawnikami. I prawnicy nam potwierdzili, że strajk jest legalny. Zleciłam ekspertyzę na piśmie, tak żebyście widzieli pieczątkę. Będę podpisana pod tym ja, będzie podpisany pod tym Piotrek. I naprawdę, ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ma dosłownie kilka stron. To jest chyba 7 czy 8 stron. Ktoś tu już dzisiaj nawet o tym pisał. To jest artykuł 17. Ja sobie go pozwolę teraz odczytać. Konkretnie punkt 2. Strajk jest środkiem ostatecznym i tutaj podkreślę, że ostatecznym, bo wielokrotnie pisaliśmy w tej sprawie, był prowadzony spór zbiorowy i dlatego podjęliśmy ostateczną decyzję, ostateczny krok, bo nie widzimy już innych rozwiązań, żeby dojść do porozumienia z pracodawcą. Strajk jest środkiem ostatecznym i nie może być ogłoszony bez uprzedniego wyczerpania możliwości rozwiązywania sporu według zasad i tak dalej. Strajk może być zorganizowany bez zachowania tych zasad, jeśli bezprawne działanie pracodawcy uniemożliwiło przeprowadzenie rokowań lub mediacji, a także w przypadku, gdy pracodawca rozwiązał stosunek pracy z prowadzącym spór działaczem związkowym. No, czyli tak się stało ze mną. Jestem prowadzącym spór działaczem związkowym, zwalniając mnie przerwał spór i dlatego jesteśmy zobligowani, przede wszystkim zobligowani, ale też mamy prawo rozpocząć legalny strajk, co też uczynimy. Chcieliście strajku, nadarzyła się okazja poprzez moje zwolnienie do takiego strajku i teraz wszystko zależy, teraz wszystko od was. Nic ode mnie już w tym momencie nie zależy. Ja mogę was poprowadzić, mogę wam powiedzieć, co możecie robić, czego nie możecie, jak się zachowywać, jeżeli będziecie zastraszani, gdzie to zgłaszać. Tu też apeluję o to, żeby ewentualne rozmowy z przełożonymi nagrywać na dyktafon, najlepiej analogowy, bo są oddziały, gdzie są zagłuszacze, także na dyktafon analogowy, jeżeli tak jesteście w takim posiadaniu. Jeżeli nie, no to spróbujcie na cyfrowy, być może nie ma zagłuszacza. Nagrywajcie takie rzeczy, drukujcie maile, zostawiajcie to sobie wszystko, tak abyśmy mieli później potwierdzenie, że byliście zastraszani. Nikt nie ma prawa was zwolnić za udział w strajku. Nie ma takiego prawa, żeby zwolnić was za udział w strajku i to będę podkreślać. I to sobie musicie w głowie zakodować. Nie chcę słyszeć, że któryś kierownik, naczelnik, dyrektor stwierdza, bo takie też już głosy się pojawiły, że godziny i dni, w których będziecie strajkować, będziecie musieli odrobić. Absolutnie nie ma czegoś takiego, absolutnie. Za czas strajku nie ma wynagrodzenia, owszem, nie ma wynagrodzenia, ale to jest jedyny minus, jaki jest podczas tego strajku. Ale żeby było jasne, tylko że... Przy czym zaznaczam, że w porozumieniu postrajkowym jest możliwość pisania, że wynagrodzenie za ten strajk jest. Za zgodą oczywiście pracodawcy i dlatego zachęcam do udziału w takim strajku. Oczywiście nikogo nie mogę za uszy wyciągnąć i żałuję, bo mogłabym zrobić to do 43 tysięcy pracowników, przede wszystkim do pracowników, którzy narzekają na warunki i na pensje. I podkreślam, że macie teraz szansę pokazać, że chcecie coś działać i chcecie coś zrobić w tym kierunku. Jeżeli ten strajk nie wy... No. Monika Żelazik pisze, że jakby tak się Wałęsa asekurował, to byście do dziś na paszport, do but jeździli, stali w kolejkach na papier toaletowy. Przypominam skądinąd, że strajk Wałęsy był totalnie nielegalny. W ogóle te strajki PRL-owskie wtedy były zupełnie nielegalne i nawet chyba w ogóle się nie mówiło o sporze zbiorowym. Oni po prostu po prostu na pstryknięcie poszli strajkować. W związku z tym w świetle tego, co dzisiaj jest rozmowa w ZUS-ie, to było totalnie nielegalne. Totalnie nielegalne i rzeczywiście nie tylko Wałęsa, ale w ogóle w różnych zakładach pracy w PRL-u, jakby się oglądali na przepisy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych PRL-owskich, to nie byłoby żadnych strajków wtedy akurat, więc to warto o tym pamiętać. Jedno wyjaśnienie dla Bożeny Breczko, bo jej się pomieszały chyba Skarbówka i ZUS, że to nie jest strajk, kiedy ludzie pójdą oddać krew. To oczywiście nie jest strajk, tylko nasza Skarbówka jutro oddaje krew, rzeczywiście. Natomiast jak chodzi o ZUS, mówimy o strajku w znaczeniu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, czyli strajk jako odejście po prostu od biurek, odejście od pracy, zaprzestanie wykonywania obowiązków służbowych.
Więc to, więc chciałem teraz, żebyśmy tak trochę porządkowali poprzez pytania, bo rozmawiamy trochę o nastrojach wśród pracowników. Ty je znasz tutaj najlepiej na pewno. Ja tak się rzucam czasem okiem na tą grupę pracownicy ZUS. No właśnie, jakie są nastroje wśród pracowników? Bo to, że czytam, bo o tym nawet nie wiedziałem, przynajmniej trochę zaskoczyłaś ten pan, który tutaj u góry napisał, że ten związek zrzeszony w OPZZ już otwarcie mówi, że strajk byłby nielegalny. To jest dla mnie oburzające po prostu, wstrętne, obrzydliwe, jak można po prostu pracowników, którzy ledwo łączą koniec z końcem, ich przekonywać, żeby nie protestowali. To za to powinna być jakaś, że tak powiem, dyscyplinarka ze strony członków związku. Straszne, tak? Natomiast jakie są nastroje wśród pracowników? Jak to się zmienia przez ostatnie 3 dni? Odkąd ogłosiłaś tą decyzję o strajku, to jaki masz odzew? Jak ludzie reagują? Odzew mam naprawdę bardzo dobry, nie spodziewałam się takiego odzewu, nawet szczerze mówiąc, łącznie z tym, że toniemy w deklaracjach, zaraz też do deklaracji i ilości członków wrócimy, bo widzę, że też są takie pytania, także toniemy w deklaracjach, nastroje są bardzo dobre, pracownicy chcą tego strajku, zdecydowana większość jest na granicy ubóstwa w tym momencie, bo już nawet ostatnio przeczytałam post, że jedna z pań załapała się na zasiłek z MOPS-u. Także wyobraźcie sobie, do czego musi dojść, do czego dochodzi, jakie te pensje muszą być ogromne, że pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych posiłkuje się zasiłkami z MOPS-u. No to jest dla takiego pracownika, no to nie jest przyjemna sytuacja, gdzie przychodzi do pracy, jest co tu jest, zakład wypowiada się, że pracownicy zarabiają średnio 6800, czy tam 5800, bo różnie się wypowiadają. Widzę, że pan rzecznik też ma tutaj jakieś problemy z ustaleniem jednej wersji, to nie tylko w tej kwestii akurat, ale no to wygląda tak, że pracownicy są chętni do strajku. Owszem, teraz związki zawodowe zasiały ziarno niepewności, stąd też, ale to też dobrze, że na początku, bo przygotujemy pisemną oczywiście ekspertyzę, bo ustną, to tak jak mówię, przez kilka dni żeśmy rozmawiali z prawnikami, także jesteśmy pewni tego, co mówimy. I pracownicy chcą tego strajku, chcą strajkować, no tylko przez to ziarno niepewności po prostu czekają na tą ekspertyzę prawną, ale to no, na spokojnie. To mamy jeszcze 26 dni do strajku. Myślę, że w tym tygodniu, być może na początku tą ekspertyzą się pochwalimy. Poczekam jeszcze na maila propagandowego z piątku i na pewno się do wszystkiego będziemy na bieżąco. Natomiast tylko ci przerwę na chwilę, bo Monika słusznie pisze, że chciałoby się powiedzieć, my szaleńcami nie jesteśmy, ale rzeczywiście za strajk odpowiada zarząd związku, nie pracownicy. Strajk jest pracowniczy, nie związkowy. Część nie jest członkami żadnego związku, więc w strajku bierze udział kto chce. Natomiast rzeczywiście jak my na siebie bierzemy organizację strajku, a bierzemy ją na siebie formalnie, no to my rzeczywiście za ten strajk odpowiadamy. Ja przyznam szczerze, że się nie boję ani pani Uścińskiej, ani pana Ziobry jako prokuratora, ani żadnego sędziego, więc właśnie to my powinniśmy się bać, jeżeli rzeczywiście miałby ten strajk być jakkolwiek nielegalny. No i naprawdę też, już nie chcę też tak długo tego tematu ciągnąć, bo właściwie ważniejsze jest to, jak zrobić strajk, a nie czego zrobić, moim zdaniem. Ale mówienie o legalności strajku w kraju, w którym pan minister Ziobro ukradł 280 milionów w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Pan Sasin ukradł de facto, zmarnotrawił 70 milionów w ramach wyborów, które się nie odbyły. Na respiratorach oni przewalili maseczkach trefnych chyba ponad 300 milionów łącznie. Na łamaniu praworządności to już idzie w 500 milionów przekroczyło ostatnio. Więc słuchajcie, więc jeżeli jakby szkodliwość czynu utraty 500 milionów złotych przez polskich ministrów, polski rząd, a z drugiej strony my, którzy chcemy walczyć o to, żeby pracownice ZUS-u zarabiały nie 200 zł ponad płacę minimalną, tylko na przykład 1200 ponad płacę minimalną, czy 1500, no to naprawdę wydaje mi się, że w ogóle spieranie się o to wydaje mi się trochę niepoważne. No natomiast wracając do tych nastrojów i tego, co robi pracodawca. Czyli tak, pracownicy są wkurzeni i generalnie strajkować chcą. Związki zawodowe, rozumiem, ten OPZZ-owski nie chce, a inne jak? Czy pisałaś do innych, czy ktoś dzisiaj, się do ciebie... Dzisiaj wysłałam do nich takie zapytanie ogólne, czy w związku ze zwolnieniem nie będą chcieli uczestniczyć w strajku. No niestety do tej pory jeszcze żaden mi nie odpisał. No ale tutaj docierają od wczoraj do mnie głosy ich własnych członków, że mówią co mówią, także no już z tego można wywnioskować, że na pewno strajku nie poprą, bo pracodawca przecież powiedział, że strajk jest nielegalny, dlatego związki zawodowe grzecznie wrócą
do swoich biurek i będą grzecznie podpisywać to, co dostaną na papierze. No ale przecież był nawet ten związek chyba niezależni, ten forum zrzeszony chyba mówił, że on chce już właściwie organizować referendum strajkowe, że oni są już prawie gotowi, to jak to teraz nagle wszyscy się... Nie, bo znaczy wiesz, a to może jeszcze dorzucę inne pytanie, czy już niezależnie od poparcia dla strajku, czy którykolwiek w tym związku, z tych związków innych wyraził z tobą solidarność, że w sumie no... nie wypada zwalniać dyscyplinarnie liderkę związku. Były jakieś głosy wsparcia z ich strony? Absolutnie. Oni są na mnie obrażeni za to, że powiedziałam im kilku słów prawdy na temat ich działalności. Obrazili się do tego stopnia, że podejrzewam, że nawet jakby zwolnili 43 tysiące pracowników, zarząd zwolniłby 43 tysiące pracowników, to związki zawodowe by się w ogóle nie odezwały w tym temacie, tylko po prostu... Nie, znaczy wiesz, znaczy niesamowite mi się to wydaje, bo wiesz, można się nie lubić, że tak powiem, ale mimo wszystko zwolnienie dyscyplinarne liderki związku. Ja na miejscu, jeżeli nas oglądają ci państwo z innych związków zawodowych, to słuchajcie, no ja rozumiem, że jesteście grzeczniejsi niż my, ale was też kiedyś mogą zwolnić dyscyplinarnie, więc to może... jakby opłaca się chyba wyrażać solidarność z koleżanką. Jeszcze te kilka miesięcy, te 8500 przyjdzie przynajmniej tej pensji, będzie za co przeżyć, nie? Inflacja idzie do góry, także jeszcze będą mogli sobie parę miesięcy przeżyć. Ale już nawet mi się nie chce o tych związkach zawodowych rozmawiać, bo no, sami pracownicy widzą, związki zawodowe też widzą, jakie mają poparcie. Ludzie im po prostu masowo odchodzą od nich i to członkowie, którzy naprawdę ze mną rozmawiają już kilka dobrych miesięcy, ich właśnie członkowie, którzy jeszcze do teraz mieli nadzieję, że te związki zawodowe coś dla nich wywalczą, odwracają się od nich, bo widzą, że to już nie ma sensu. Związki się pochowały, tych związków nie ma. No, zapowiedziano tą świetną ustawę, gdzie obiecują nam 1,5% od tych wypłaconych świadczeń dla Ukraińców. Ale przede wszystkim to są świadczenia, te 1,5% pójdzie na systemy informatyczne. To nie jest 1,5% dla was, kochani pracownicy, i związki zawodowe powinny mieć tego świadomość. Poza tym, co jeżeli jutro wszyscy Ukraińcy wyjadą i nie będą pobierać świadczeń? Nie będzie już podwyżek? Świadczenia dla Ukraińców to nie jest temat na zawsze. To nie jest podwyżka pensji zasadniczej, to będzie jednorazowa akcja. Albo na przykład coś na zasadzie nagrody, albo na przykład będzie zapisane w ustawie, że tak długo jak Ukraińcy będą pobierać, ale jakie to będą kwoty, nie wiadomo. No, tak jak mówię, jeżeli jutro wszyscy Ukraińcy wyjadą, no to te 1,5% to już jest wielkie zero. To jest nic. I co? A nawet jeśli, to nawet jeśli by to przeliczyć, no to wychodzi około 150 zł brutto na pracownika. I to jeszcze bez odciągnięcia tych pieniędzy na systemy informatyczne. 150 zł brutto. To jest 100 zł na rękę. I to tak pracowników usatysfakcjonuje? Przecież to są duże związki, oni mają ogromne pieniądze na ekspertyzy prawne, ekonomiczne, no finansowe, oni mogą wszystko, a to ja, starszy referent z 5-letnim stażem w ZUS-ie, ja im to muszę mówić? No to przecież jest wstyd. No to jest wstyd dla tych związków. Ja nie wiem, że oni się nie wstydzą jeszcze do swoich członków wychodzić, chociaż słyszałam, że o jednym związku, nie powiem który, gdzie członkowie chcieli spotkanie, no to niestety przewodniczący tego związku, i nie mówię tutaj w sensie, że pan czy pani, bo nie powiem kto, ale powiedział, że po prostu nie ma czasu. On jest zarobiony, on nie ma czasu na spotkania z własnymi członkami, także tak wychodzi. Tutaj widzę, pojawiają się pytania, że ile Alternatywa ma członków, i podejrzewam, że ma to związek z przekazami pana rzecznika, który jeszcze do niedawna twierdził, że mamy 196 członków, teraz w przekazie medialnym twierdzi, że mamy 160. Doszłam już, dlaczego pan rzecznik twierdzi, że mamy 160, mianowicie pewnie sobie wyliczył ze składek, które przekazuje pracodawca dla Związkowej Alternatywy, bo faktycznie część naszych członków płaci składki poprzez pracodawcę, ale zdecydowana większość płaci składki samodzielnie, także pracodawca nigdy nie dowie się, ile w rzeczywistości tych pracowników jest naszym... Tak, ale z drugiej strony, z tego tak czasem rozmawiam, bo rzeczywiście no ja nawet widzę, mówię to jako szef centrali, bo ja obsługuję konto Związkowej Alternatywy, że tam w ciągu ostatnich 5 dni wpłynęło około 20 deklaracji do nas, nie do Ilony, tylko do nas. Więc tak szacujemy, że tych osób jest powiedzmy, nie wiem, około 500, czy ja dobrze mówię? Tak, cały czas liczymy deklaracje, tak jak mówię, no tą chwilę w nich toniemy po prostu. Ja mam nieodczytane maile od wczoraj, tych deklaracji jest mnóstwo, zapytań o deklaracje jest mnóstwo, mam nieodczytane SMS-y, wiadomości na Messengerze.
także to się wszystko będzie klarowało jeszcze w ciągu następnych tygodni, ale myślę, że jeżeli pójdzie to w takim tempie, w jakim idzie, to już w grudniu, być może w listopadzie będziemy już związkiem reprezentatywnym. Znaczy ja powiem też tak, bo te pytania, ilu nas jest, no myśmy wystartowali w ZUS-ie bardzo ostro, przypominam wam, że później pracodawca de facto chciał nas delegalizować i mówię to jak najbardziej na serio, ponieważ przez wiele tygodni w ogóle nie uznawano naszego istnienia i tu uważam, że pani Uścińska rzeczywiście zachowywała się jak taki aparatczyk z lat 70., taki perelowski, czy nie wiem, czy lepsza jest analogia z Perelem, czy może z Hiszpanią generała Franco, ale rzeczywiście to była próba delegalizacji naszego związku. Ona w ogóle nie uznawała nas przez ponad 2 miesiące i dlatego trudno nam się było wtedy rozwijać, skoro Ilona w ogóle nie była zapraszana na żadne spotkania, w ogóle nie uznawano żadnych sporów naszym udziałem i nas po prostu, no można powiedzieć, że bez udziału milicji, że tak powiem, skutki były te same, to znaczy nas pani Uścińska mówiła, że nas po prostu nie ma w ZUS-ie, chociaż jesteśmy oddolną organizacją związkową na mocy ustawy niezależną od pracodawcy i od administracji samorządowej centralnej, w związku z tym łamano prawo również wtedy, więc natomiast teraz ta liczba członków szybko rośnie. Wtedy to było bodaj w pewnym momencie właśnie około 200, teraz jest około 500. Ja mogę też jako szef centrali powiedzieć, zapraszam was serdecznie w nasze szeregi. Jeżeli wam się podoba to, co my robimy, że w ogóle, że próbujemy w ogóle coś robić, że Ilona w ogóle przynajmniej cały czas bombarduje, zasypuje was komunikatami, nawet u mnie w programie mówi, a te inne związki to chyba jakaś cnota w tym, żeby nic nie robić, ewentualnie zakulisowo wysyłać jakieś komunikaty, zakulisowo co ważne, nawet nieoficjalnie powiedzieć, to jeszcze powiedziałbym, no jaja ma ta pani z OPZZ-u, że mówi, że generalnie to ona kocha pracodawcę i pani Uścińska jest jej przyjaciółką, to bym powiedział, no przynajmniej powiedziała jak jest, tak? Jesteś w OPZZ-cie, popierasz pracodawcę. No niektórzy popierają pracodawcę, może jakiś deal w tym, jakieś szanse dla siebie widzą. Ale byłoby to przynajmniej uczciwe. Natomiast takie nic nie robienie publicznie, jakieś takie zakulisowe, wódkowe, czy jakieś tam, nie wiem, znajomościowe plotkowanie z pracodawcą jest po prostu obrzydliwe. No i ja uważam, że rzeczywiście dzisiaj należy do tego związku, szczególnie OPZZ-owskiego w ZUS-ie, to jest wstyd po prostu. Ja bym nie wiedział, jak po prostu bliskim osobom w oczy spojrzeć. Ale słuchajcie, no, prawda jest taka, że jeżeli coś z tym strajkiem będzie nie tak, no to nawet związki zawodowe poniosą konsekwencje. To nie będzie tak, że szary pracownik poniesie konsekwencje. Ja nie mówię. Nie, więc przerwę ci tylko, bo tu Monika opisała z jednej strony, że związek organizuje strajk, ale z drugiej też strony, to a propos innych związków, że jakiś związek mówi, że jest za akcją strajkową albo przeciwko, to oczywiście nie ma znaczenia do decyzji pracowników, że tak jak, nie wiem, w wyborach prezydenckich ktoś mówi, że przenosi swoje głosy gdzieś. Każdy sam z was podejmie decyzję, czy strajkuje, czy nie. Jeżeli związek opozycyjny jest przeciwko strajkowi, to nie znaczy, że nie będą strajkować członkowie związku tego. Tak samo z nami będzie. Ja nie wiem, czy wszyscy nasi członkowie będą strajkować. My będziemy gorąco zachęcać oczywiście. Tak, i tutaj podkreślenia, bo to też jest częste pytanie, czy każdy pracownik zrzeszony, czy też zrzeszony w innym związku może strajkować? Tak, może strajkować każdy pracownik, do czego oczywiście zachęcamy. Niestety ubolewam, że nie mogę wyciągnąć wszystkich za uszy, ale jeżeli chcecie coś zmienić, coś zrobić dobrego dla siebie, pokazać, że jesteście silni, a nie klęczycie tylko i waniacie za miskę ryżu, no to zachęcam oczywiście do wzięcia udziału w strajku. A jak to w ogóle teraz jest, poza tym, że zrobiło się, że tak powiem, nerwowo, tu Monika pisze, że pracodawca ma obowiązek rozmawiać z każdym związkiem zawodowym bez względu na reprezentację, więc tak na marginesie ZUS łamał prawo przez dłuższy czas z nami, nie rozmawiając, więc to też było bezprawie, takie godne PRL, bym powiedział, lat 70. Jak to obecnie wygląda, więc żeby na moment odejść od strajku, jak chodzi właśnie o te rozwiązania płacowe, czy coś się, że tak powiem, dzieje, bo mówiłaś o tym jakimś tam właśnie 1,5% konta Ukraińców. Czy na przykład te podwyżki, te 4,4% zostały już wdrożone, jak chodzi o budżetówkę? Czy coś więcej się planuje? Jak to tam jest? No niestety nie. Pracodawca, zacznijmy od początku. No, ustawa budżetowa została podpisana 1 lutego przez prezydenta, więc już 2 lutego powinno być organizowane spotkanie w sprawie podziału tych środków. Pracodawca się wstrzymywał. Pierwsze spotkanie było tam chyba 27 czy 28 marca, czyli 2 miesiące po podpisaniu ustawy przez prezydenta. Zaproponowano 300 zł. No to jest kwota śmieszna, to jest po prostu splunięcie pracownikom w twarz, to jest kwota żenująca. I ja uważam, że osoba, która przyszła i zaproponowała taką kwotę, to po prostu wstydu nie miała.
Dlatego wszystkie związki no, na czele z nami po prostu odrzuciliśmy tą propozycję pracodawcy i nie ma kwoty takiej, która na tą chwilę byłaby zadowalająca, jeżeli chodzi dla nas ze strony pracodawcy, bo pracodawca właśnie proponuje te 300 zł. Za chwilę mówi o tym 1,5% od tej kwoty świadczeń wypłaconych dla Ukraińców, tylko rozmawia o tym, jakby to była nie wiadomo jaka kwota, a to naprawdę jest kwota tak samo żenująca jak te 300 zł. I jeszcze z tej kwoty większość pójdzie na systemy informatyczne, także absolutnie, jeżeli pracodawca chce do nas wychodzić z czymkolwiek, to niech wyjdzie z poważną kwotą, bo sam dobrze wie jaka jest inflacja, sam dobrze wie jak poszły ceny kredytów do góry. Jeżeli dzwoni do mnie dziewczyna, której kredyt poszedł do góry o 400 zł netto, bo mówimy teraz o kwocie netto, a pracodawca proponuje 300 zł brutto dla pracownika i to jeszcze nie obligatoryjnie, że część z tego sobie na coś zabierze, a reszta będzie uznaniowa i jak zwykle dostaną te same osoby bez równania kominów płacowych, no to jak ta osoba ma traktować poważnie taką propozycję pracodawcy? Benzyna 7,50, inflacja obwieszczona około 13%, realna podejrzewam, że około 20-25%. Za chwilę ma dojść inflacja oficjalna do 20%, to ile będzie wynosiła inflacja realna? I pracodawca wychodzi do nas z 300 zł i nie wiadomo jeszcze w ogóle, czy ta ustawa, o której mowa, będzie w ogóle podpisana, czy ona gdzieś nie zostanie odrzucona, czy ta kwota w ogóle nie zostanie zmniejszona. Tu nie ma nic pewnego. Ja nie rozumiem właśnie tego Związku Niezależnych z 6 innymi związkami, że oni w ogóle się wstrzymują z akcjami do momentu tej ustawy, jak w ogóle nie wiadomo, to powinien być pewniak. Albo macie te pieniądze, albo ich nie macie. Jeżeli nie macie, to rozpoczynamy referendum strajkowe i idziemy do strajku. Tak, tutaj przerwę ci tylko na chwilę, bo tu widzę, że są jeszcze takie pytania, czy pracownik nie będący w związkach może zastrajkować? Otóż każdy pracownik ma równe prawo do strajku. Pamiętajcie o tym. To nie związek zawodowy, związkowa alternatywa będzie strajkować, tylko my organizujemy strajk, w którym wszyscy dokładnie co do jednego pracownicy ZUS-u będą mogli strajkować. Wszyscy dokładnie w tym samym stopniu. Warto też pamiętać, że w polskim prawie w ogóle jest tak, że związki reprezentują ostatecznie interesy wszystkich. To znaczy jak wywalczą podwyżkę, to wywalczą dla wszystkich. Więc to też jest ważne i wszyscy oczywiście mogą brać udział w strajku, wszyscy mogą wziąć udział w różnego rodzaju protestach, więc tutaj w ogóle nie ma różnicowania. My zapraszamy do 27 czerwca, żeby wszyscy pracownicy co do jednego zastrajkowali, więc tutaj jakby niezależnie od przynależności, braku przynależności, nawet jeżeli ktoś należy do tego nieszczęsnego Związku Opozycjonistycznego, on też może zastrajkować, może, ma takie prawo, to jest jego decyzja, każdy sam zdecyduje. Karolina Szewczyk, czy dobrze zrozumiała, że musi być przeprowadzony referendum? Nie, źle pani zrozumiała. Nie musi być. Referendum nie, absolutnie nie. Nie będziemy już do tego wracać. Ale już nie wracajmy do tego, to nie ma natomiast sensu. Natomiast ja mam do was naprawdę prośbę. Pytanie jest takie, czy wam odpowiadają wasze warunki pracy, czy nie? Jeżeli wam nie odpowiadają, bo uważacie, że na przykład za mało zarabiacie, z tego co ja wiem, a widziałem wiele pasków pracowników ZUS-u, zarabiają bardzo mało, obowiązków macie coraz więcej, bijcie się o swoje, takie jest wasze prawo. Pracodawca, patrz pan Morawiecki, pani Uścińska, biją się o to, żebyście mieli te warunki pracy jak najgorsze. No niestety, ale taka jest prawda. Biją się o to, jeszcze was pokażają. Ja wrócę do wypowiedzi pani Karoliny Szewczyk, bo chyba załapałam, o co jej chodzi. Bo powiedziałam, że niezależni powinni organizować referendum strajkowe. Oni jako związek tak, dlatego że oni idą zgodnie ze sporem zbiorowym. U nas ten spór został tak jakby zerwany przez pracodawcę poprzez to, że zwolnił mnie, czyli główną negocjatorkę, osobę chronioną. Więc zgodnie z artykułem 17 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych jesteśmy zwolnieni z etapu mediacji, jesteśmy zwolnieni z referendum strajkowego, po prostu nas już te zasady nie obowiązują, ponieważ pracodawca zwolnił głównego negocjatora. I stąd... Bo chciałem ci powiedzieć newsa pewnego, o którym nawet ci nie mówiłem, mianowicie napisał do nas pan premier, a właściwie osoba, bo myśmy napisaliśmy do pana Morawieckiego pismo, że źle się w ZUS-ie dzieje,
czyli 27 odchodzimy od biurek. Dokładnie chodzi o to, żeby 27 czerwca odejść od biurek. Dokładnie tak będziemy ten komunikat powtarzać 1000 razy jeszcze, tak żeby wszędzie dotarł, będzie mówić, że nie macie się czego bać, że nie będziecie ponosić żadnych konsekwencji dyscyplinarnych. Odchodzicie od biurek 27 czerwca po to, żeby wreszcie wstać z kolan i żeby mieć lepsze warunki pracy. Natomiast wracając do tego pana premiera, otóż napisaliśmy do pana premiera, bo my akurat się nie boimy premiera, prezydenta, ministra, kogokolwiek bądź, nawet nie boimy się, nie tylko w tym sensie, że my jesteśmy pyskaci, tylko po prostu piszemy do każdego, kto mógłby pomóc ludziom pracy i mógłby wpłynąć jakoś na warunki pracy. Premier akurat jest władny, więc żeśmy do niego napisali, że w ZUS-ie źle się dzieje, że ludzie mało zarabiają, że są sfrustrowani, zdesperowani i gotowi do strajku. No i pan premier przekazał pismo... Przekazał pismo do swojej wiceminister. Ta wiceminister przesłała pismo do minister Maląg i minister Maląg będzie myślała, co odpowiedzieć. Więc ja się śmieję trochę, natomiast zawsze jest ten sam tryb. Natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście zdecydujecie się, nie tylko Ilona się zdecyduje, a Piotr Szumlewicz pobłogosławi razem z Moniką Żelazik, ale zdecydujecie się na masowe odejście od biurek, to wtedy przyjdzie również porozmawiać z nami pan Morawiecki, bo się tym przejmie po prostu, bo się zestresuje tym, że na przykład ZUS częściowo siądzie i wtedy zaczniemy rozmawiać o konkretach. I wtedy wy też byście zdecydowali, czy na przykład godzicie się na przerwanie strajku, jak wam się zaproponuje 20%, czy chcielibyście więcej. Więc myślę, Basiu, że tutaj... Basiu, ja trzymam cię za słowo. Basia napisała, będę chodziła i zabierała karty. Będzie powrót do akcji, zabierz babci dowód. A ja jeszcze tylko nadmienię, że jak pan Morawiecki już przyjdzie, bo się już tym pochwalili, oczywiście rząd się tym chwali, że ma 9 miliardów nadwyżki z wpływów VAT, PIT i CIT. Przy czym uzyskali te pieniądze prawdopodobnie tylko w kwietniu, bo w marcu było 0,3 miliarda deficytu, więc 9 miliardów uzyskali tylko w kwietniu. To ja się boję, co jeszcze było przez maj, co będzie przez czerwiec, jaką propozycją do nas pan Morawiecki przyjdzie. Może my powinniśmy te 60% zamienić na 90%, tyle mamy pieniędzy w budżecie. No, także śmiało, śmiało, zapraszamy, nas jest tylko 43 tysiące. Jesteśmy gotowi, otwieramy portfele. Natomiast my warto przypomnieć, że Związkowa Alternatywa w ZUS-ie domaga się 60% podwyżki. Jak pamiętacie, może zainspirował nas bardzo pan prezydent, który podniósł posłom i wiceministrom o 60%. Nawet nie wiedzieliśmy, że on ma takie kompetencje, okazuje się, że ma. Posłowie nie bili się o te podwyżki, tylko dostali. Nie musieli strajkować, protestować, tylko po prostu dostali 60% i okazało się, że to nikomu nie szkodzi. W związku z tym może zgódźmy się, że pracownicy ZUS-u nie są gorsi od posłów i praca jest też bardzo, bardzo ciężka. Więc może ja jeszcze chciałabym przeczytać jeden z komentarzy, który pojawił się pod którymś z twoich postów na Związkowej Alternatywie. Pan napisał tak. Mam nadzieję, że pracownicy ZUS wyciągnęli wnioski ze strajku nauczycieli i nie będą się oglądać na swój społeczny wizerunek. Media, szczególnie rządowe i politycy prawicy na pewno zrobią nagonkę i będą ich osądzać od czci i wiary, ale nie wolno się tym przejmować, tylko walczyć o swoje. I takie komentarze coraz częściej się pojawiają. Ja czasami czytam, czasami nie czytam komentarzy pod artykułami. Wam tego generalnie nie polecam. Nie czytajcie tego. Większość to jest po prostu informacja od sfrustrowanych ludzi, którzy naprawdę chyba nie mają co w życiu robić, nie potrafią się podpisać z imienia i nazwiska. Także takimi komentarzami w ogóle się nie powinniście przejmować. Ale odbiór społeczny mamy całkiem niezły mimo wszystko. Naprawdę ludzie wiedzą, co się u nas dzieje. Pamiętajcie, że wy macie rodziny. Te rodziny też to opowiadają dalej, że tu wcale nie są marmury, że tu wcale nie ma takich wysokich zarobków. No, o tym się po prostu mówi. Odbiór społeczny mamy naprawdę całkiem niezły. Jak na to, że nie możemy liczyć na zarząd i panią prezes przede wszystkim, bo to ona nam ten odbiór społeczny psuje. Wyjątkowo, nie wiem jak to się stało, ale w mailu, komunikacie, który ostatnio przyszedł z departamentu, nagle się przypomniało, że są pracownicy, że pracownicy ciężko pracują. Pierwsze zdanie było o pracownikach, nic o automatach, także... Ale właśnie tu chciałem powiedzieć, że pan Żebrowski, rzecznik ZUS-u, robi bardzo dużą reklamę akcji strajkowej moim zdaniem.
ponieważ bez przerwy, po prostu nie wiem, co o tym sądzicie, bo widzę, że trochę nas ogląda pracowników ZUS-u. Pan rzecznik Żebrowski, jak nie czytaliście, to wam powiem, bez przerwy używa argumentu, że nawet jeżeli strajk się uda i bardzo dużo ludzi wezmie w nim udział, to wszystkie świadczenia będą wypłacane, ponieważ pracownicy nie wypłacają świadczeń, tylko systemy automatyczne. W związku z tym, no jeżeli tak, no to właściwie czego ten ZUS się boi, że będzie strajk i dlaczego w ogóle nie strajkować, bo jeżeli pracownicy są zbędni, bo świadczenia i tak są wypłacane same z siebie, no to w gruncie rzeczy nie ma czego się bać, dlatego Windgant pisze, że propagandowe pisma ZUS-u wyglądają, jakby im je pisał Ławrow. Ja powiedziałam już dawno. Pan Żebrowski to jest taka głupsza wersja. Pani Uścińska powinna zwolnić 43 tysiące pracowników, skoro i tak wszystko robią automaty. O strajku nie powinni w ogóle się wypowiadać, bo skoro pracują automaty, no to kto zrobi ten strajk? Tylko chyba sama Garczyńska wyjdzie z Szumlewiczem i z flagą. Więc nie ma się czego obawiać, pani prezes. Na spokojnie, wszystko automaty załatwią, a pracownicy sobie w końcu odpoczną. Tutaj musimy kończyć, nam daje sygnały nasz realizator, więc tylko odpowiadam tutaj Magdalenie Lubeckiej, Jolancie Lipińskiej, czy odchodzimy od biurek, czy jakieś tam systemy mamy klikać. Słuchajcie, strajk polega na tym, że się nie pracuje, po prostu się nie pracuje. Ja nie znam systemów szczegółowo ZUS-owskich, ale generalnie nie wchodzicie w żadne systemy. Przychodzicie do pracy i siadacie sobie gdzieś tam w kącie, czy przy wejściu do drzwi. Nie pracujecie, tak samo jak było w locie. Nie latało się samolotami po prostu. Generalnie strajk polega na zaprzestaniu wykonywania obowiązków służbowych. Ze względu na ten elektroniczny system, to pracownicy będą musieli się po prostu zalogować, i żeby kliknąć, że pojawili się w pracy. Bo jeżeli się nie klikną, że się pojawili w pracy, no to pracodawca i no na przykład o 8 pojawiamy się w pracy, o 15 czy 16 wyciągają tą kartę i odklikują, że w pracy już nie są. Odwrotnie, najpierw odklikują, później wyciągają kartę. Także tu, ale nie otwieracie systemów, nie pracujecie, siedzicie i bimbacie nogami, tak jak powinno to być, jak robimy według wszystkich na co dzień. Dobra, musimy kończyć, pewnie się będziemy widzieć za tydzień czy dwa. Ja wam mogę tylko powiedzieć, nie bójcie się, ludzie. Weźcie sprawy trochę w swoje ręce. Tak, no kiedyś tak. Ten kraj trzeba zmienić wreszcie. Bo jeżeli my nie wstaniemy z kolan teraz, to możemy tak na tych kolanach zasnąć. W związku z tym naprawdę obudźmy się i zacznijmy coś robić dla dobra tego kraju i dla dobra po prostu was, bo jak wstaniecie z kolan, no to wreszcie też nawet poczujecie się lepiej, że wreszcie przestaliście się dać upokarzać po prostu. Uważam, że to jest bardzo ważne w życiu, żeby przestać się dać upokarzać. Bardzo ci, Ilona, dziękuję. Ja również dziękuję bardzo i do zobaczenia. No, do widzenia. Musimy kończyć, więc ja też się żegnam. Wszystkiego dobrego. Widzimy, ja się widzę jeszcze z Krzyżaniakiem w piątek o 21:00, a za tydzień, no kto wie, może w ZUS-ie znowu jakaś rewolucja, będzie ciąg dalszy, bo co tydzień coś nowego się dzieje. Dobra, musimy kończyć, naprawdę. Na razie. Cześć, Ilona. Cześć, słuchajcie. Pa. Reset Obywatelski.